Ja jestem gotów zawsze. Dobrze. No to witam po raz kolejny. Kolejne spotkanie. Dzisiaj jesteśmy zaszczyceni. Witać pana doktora. To się okaże. To się okaże. Czy zaszczyceni. Temat my po chrześcijanie. No i życzę miłej zabawy, miłego odbioru. No i strona jest pana. Super. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mam możliwość przed wami wystąpić. I to cieszę się podwójnie. Znaczy, no po pierwsze się oczywiście cieszę, że pan Mikołaj zresztą zdecydował mnie zaprosić. Zawsze fajnie wystąpić przed życzliwym gronem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest mi tym bardziej, albo obok tego miło, dlatego że rozmawiając z panem Mikołajem o temacie, tak, co mógłbym prezentować, chyba pan Mikołaj jako pierwszy zaproponował, że może by coś z habilitacji. Mówię, może by coś z habilitacji. Więc dzisiejszy wykład ma dwa cele. Tak? Jasne, że trochę wiedzy w tym będzie schowane, ale przede wszystkim będę chciał wam, mówiąc krótko, skonsultować z wami pewne wnioski, do których doszedłem. Tak? Nie będę przedstawiał samych wniosków suchych, bo to jest bez sensu. Tylko raczej jakby pewien zakres, pewne analizy, które porobiłem, a które doprowadziły mnie do czegoś, co no, kontrowersyjnie i trochę podchwytliwie można sformułować jako my postchrześcijanie. Czyli, że my wszyscy, jak tu siedzimy, jakoś opisuje nas to słowo postchrześcijaństwo. No, więc z jednej strony będę chciał jakby przedstawić trochę wyniki swoich badań, bo jeszcze jedna rzecz jest potrzebna do powiedzenia. Do książki, którą przygotowywuję, musiałem na początku zdefiniować sobie dwie rzeczy. Dwie rzeczy, które wydawały się dosyć łatwe do zdefiniowania, a potem okazało się, że wcale to nie jest takie proste. Tak, że znajdę jedną definicję, która będzie mi odpowiadała i już. Pierwszym terminem, który definiowałem, a który też przedstawiałem w ramach, czego to było? PTF-u? O etyce chrześcijańskiej. To też chyba nawet na stronach jest. Panie Adamie, dobrze mówię? To jest jeden termin. Wydawało mi się, że z nim też pójdzie bardzo prosto. Potem się okazuje, że już czwarty artykuł na ten temat piszę, bo tyle to miejsca zajmuje, tak? Żeby tylko zdefiniować termin, żebym mógł się nim precyzyjnie w swojej książce posługiwać. A drugim terminem, z którym trochę łatwiej poszło, chociaż nie wiem, czy też dobrze, to jest termin postchrześcijaństwo. Tak? No i oto dzisiaj wnioski, do których doszedłem, czy próba, propozycja zdefiniowania tego terminu. Okay? I też ten krótki wykład, mam nadzieję, że krótki, też podzielę na dwie części. Tak? Ci, którzy mnie trochę znają, wiedzą, że ja nie jestem historykiem filozofii, a jeżeli już się jakoś bym określał, oprócz filozofa, tak, czy bioetyka, czy etyka, to jako historyk idei. Tak? I to jest to, co mnie interesuje. Więc w pierwszej części wykładu postaram się wam pokazać, jak to pojęcie się rodziło i jak ono funkcjonowało. Nie ma tego dużo, tak? Ale jest kilka takich ciekawych przykładów. I później w drugiej części, mniej więcej równej czasowo, trochę dłuższej może niż ta pierwsza część, będę starał się wam pokazać, jak ja bym definiował ten termin. Pani Teresa jednak została. Aha, dobrze, to szybko mówię. Dobra. Jest taki myśliciel, to jest człowiek, który jest dosyć znany w świecie zachodnim, w tym jakby w tej filozofii dwudziestowiecznej dosyć często się do niego odwołują. Nie wiem, na ile wy jesteście uczeni i studiujecie filozofię współczesną, ja nie za bardzo. Filozofia współczesna, którą znam, to jest ta, którą sam uprawiam. A tak to nie bardzo, ale coś, co nieco o tym wiem. Jest taki gość, który się nazywa Walter Benjamin. On napisał sporo książek, ale najbardziej, chyba najbardziej znany jest z tego eseju. To jest esej opublikowany w 1940 roku. I on tam opisuje, znajdziecie go pod hasłem kukła i karzeł najczęściej, albo lalka i karzeł. Tam jest opisana, on opisuje jakby rzeczywistość, w której żyje. To są lata 40, nie? To jest początek II wojny światowej. I on pisze, że rzeczywistość, w której my żyjemy, to jest, daje taki obraz. Wyobraźcie sobie jakiegoś mistrza szachowego, który gra z drugim mistrzem. Tak, jest stół,
No i tutaj jest jakiś mistrz, który po prostu wszystkich rozwala jak leci. Nie? I on mówi, to zajrzyjmy teraz pod stół. I okazuje się, że ten mistrz szachowy to nie jest człowiek, tylko to jest kukła. To jest maszyna i pod stołem siedzi karzeł, który nią steruje. Tak? I on mówi, to jest współczesna rzeczywistość. Ten mistrz szachowy, ta lalka, to jest filozofia. To jest nauka. On tam mówi, pisze o filozofii pozytywistycznej. A kto jest tym karłem? Teologia. Teologia, tak? Tam nie pada pojęcie postchrześcijaństwa, ale mówi, tak wygląda nasza rzeczywistość. I znajdziecie, jak poczytacie takich współczesnych, bardziej lewicujących, czy właśnie postsekularnych myślicieli, Zizek, wielu Francuzów, to tam oni bardzo często, Agata Bieli-Grobson, oni bardzo często odwołują się do tego obrazu kukły i karła. To jest taki symbol w myśli postsekularnej, o tym jeszcze powiemy. Tam się nie pojawia pojęcie postchrześcijaństwa. Ono pierwszy raz się pojawia dopiero w 1961 roku. To jest taki mniej znany myśliciel, który opublikował książkę The Death of God, The Culture of Our Post-Christian Era, czyli Śmierć Boga, kultura naszej ery postchrześcijańskiej. Tam i w tytule, i w treści pojawia się pojęcie postchrześcijaństwa. Jak on to definiuje? To jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Podstawy współczesnej kultury nie są ani niechrześcijańskie, ani antychrześcijańskie, są postchrześcijańskie. Pochodzą one z chrześcijaństwa, jednak chrześcijaństwo doznaje we współczesnej kulturze nie śmierć w wyniku tortur, lecz cichej eutanazji. Być może nasza epoka wciąż jest religijna, ale z całą pewnością jest postchrześcijańska. Tak? Jakby rozróżnienie jest bardzo czytelne. Postchrześcijaństwo nie jest niechrześcijaństwem, nie jest antychrześcijaństwem. Gdzie by było niechrześcijaństwo czy antychrześcijaństwo, tak? Niechrześcijańskie są pewnie jakieś wyspy Vanuatu na Pacyfiku, tak? Niechrześcijańska była Polska czy nasze ziemie przed 966 i tak dalej. Teren, gdzie nie ma chrześcijaństwa, po prostu. Mówi, nasza epoka to nie jest ten czas. To nie jest tak, jak podobno bywa w Holandii czy w krajach zachodu, gdzie ludzie na przykład nie wiedzą, co to znaczy krzyż. Tak? To słyszałem od ludzi, którzy tam bywali, którzy jakby nie wiedzieli, w ogóle nie kojarzyli, co to jest ten gość na krzyżu. Nie? W ogóle jakby kulturowo oni tego nie znali. To byłaby taka sytuacja. Nie jest też antychrześcijańskie. Tak? To nie jest takie miejsce, gdzie się prześladuje chrześcijan, gdzie się morduje chrześcijan, gdzie, nie wiem, jak tam właśnie w jakichś krajach, gdzie rządzi ISIS i tak dalej. Nie. To jest inna jakby rzeczywistość, postchrześcijańska. Tak? Czyli nie niechrześcijaństwo, nie antychrześcijaństwo, tylko postchrześcijaństwo. Jest jakby, ta kultura jest, pochodzi z chrześcijaństwa, tak? Jest, genetycznie wywodzi się z chrześcijaństwa, ale jest jakoś nieobecne, tak? Albo jest obecne w inny sposób. To jest też ciekawe sformułowanie. We współczesnej kulturze chrześcijaństwo doświadcza śmierci nie w wyniku tortur, tylko w wyniku cichej eutanazji. Tak? Jest zabijany po cichu. To o to mówi Vanian jako pierwsze to sformułowanie. Tomasz Merton, to też znany człowiek, przynajmniej myślę, że większość z Was o nim słyszała. To jest też bardzo ciekawy tekst, dlatego że on został napisany w 1962 roku i tak go zapisuje, ale został opublikowany dopiero w 1992 roku. Jakby wewnętrzna cenzura w zakonie nie pozwoliła mu go wtedy opublikować. Tekst się nazywa Pokój w erze postchrześcijańskiej. Tak? Znowu mamy to sformułowanie era postchrześcijańska. I co on o tym mówi? Czy nam się to podoba? To jest ksiądz, to jest trapista. Czy nam się to podoba, czy nie? Musimy przyznać, że żyjemy już w świecie postchrześcijańskim. To znaczy w świecie, w którym chrześcijańskie ideały i postawy są coraz mniej liczne. Tak statystyczne kryterium można powiedzieć. Przerażające jest uświadomienie sobie, że za fasadą chrześcijaństwa, która zasadniczo nadal istnieje, kryje się już niewiele lub wręcz nic. Że to, co niegdyś określano mianem społeczeństwa chrześcijańskiego, jest tylko i wyłącznie materialistycznym neopogaństwem zachowującym jedynie pozor chrześcijaństwa. Teraz żałuję, że nie podkreśliłem jeszcze tego. Tak? Czym jest postchrześcijaństwo? Jest fasadą. Tak? Tak podobno wygląda Wilno na przykład. Nie byłem. Ale podobno tak jest, że tam są świetnie odpicowane kamienice z zewnątrz. Jak wejdzie się w bramę, to jest niesamowity syf. To znaczy taki, jaki był od czasu wojny. Katowice. Katowice? Może. Tak? Podobno.
Lwów, no właśnie, czyli te kraje zasadniczo bloku sowieckiego. One są zabytkowymi, tak? To są miasta turystyczne, które muszą jakoś wyglądać. Ale z zewnątrz jest ładnie, a jak się wejdzie do środka, to tam nie ma nic ładnego, nie? I to jest trochę ta koncepcja, o której pisze Merton, tak? To, co nam zostało z chrześcijaństwa, to jest pewna fasada, tak? To zresztą mówimy o fasadowości, czyli o czymś, co jest zewnętrznie jakieś, a wewnętrznie jest w ogóle puste, tak? Myślę, że tam chrześcijaństwo w Polsce jest fasadowe, albo że, nie wiem, jakaś tam wiedza Polaków jest fasadowa i tak dalej. Czyli jest coś, co jest na zewnątrz, są jakieś pozory. Tutaj zresztą się gdzieś pojawia to sformułowanie pozor chrześcijaństwa, ale... Aha, na dole, tak? To kultura, w jakiej żyjemy, jest materialistycznym neopogaństwem, ale zachowuje pozory chrześcijaństwa. Są tylko pozory, ale te pozory wydają się ważne. Tak? Nie chcę wchodzić jakby w pewne konteksty społeczne, bo na to przyjdzie czas w drugiej części wykładu. Harold Bloom to jest kolejny taki ważny myśliciel. Ci z was, którzy chodzą na ideę uniwersytetu, to dużo o nim będziemy mówili w przyszłym tygodniu. I on napisał taką książkę, to jest 30 lat później, The American Religion, bardzo znana. The Emergence of the Post-Christian Nation. Co ciekawe, w drugim wydaniu usunął podtytuł, ale w pierwszym wydaniu jeszcze ten podtytuł się pojawia, tak? To też sam nie wymyśliłem, tylko to jest z jednej z piosenek, że Amerykanie są jedynym krajem, który podpisuje swojego Boga. In God we trust. Na dolarach, nie? Amerykańska religia, tak? Mówi się, że to jest kraj, który jest bardzo religijny, ale w którym jest mało wiary, tak? A mówi, to jest właśnie post-Christian nation, naród post-chrześcijański. Francuz. Teraz pani Kinga się ucieszy, bo ona lubi, jak po francusku się mówi. Emile Poulot. On napisał taką książkę, mniej znaną, ale tam też się pojawia to samo sformułowanie. Le chrétien au monde sur de Dieu. Czyli era postchrześcijańska, czy epoka postchrześcijańska. Więc jakby to samo, co jest spokój w erze postchrześcijańskiej, to samo, co Wenien pisze jako kultura postchrześcijańskiej ery. I co on tam pisze? Po erze chrześcijańskiej następuje nowa era. Era postchrześcijańska już się między nami powoli rozpoczęła. Niedziela przekształciła się w weekend. Boże Narodzenie i Wielkanoc zmieniły się w wakacje zimowe i wiosenne. To jest w ogóle ciekawe, bo jak jeszcze studiowałem w Krakowie, to pierwsza taka uczelnia to było Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, gdzie tam już... Nie, Politechnika była pierwsza, krakowska. Gdzie nie było przerwy świątecznej, tylko były wakacje zimowe. To był koniec grudnia i potem były wakacje wiosenne, czyli okres Wielkanocy. Tak jakby tak to było nazywane. On o tym pisze 10 lat, 15 lat wcześniej może. Wieki historii pracowały nad wpisaniem wiary chrześcijańskiej i boskiej obecności we wszystkie dziedziny życia publicznego. Działanie naszego wieku w przeciwnym kierunku prowadzi do oddalenia umysłów od tego religijnego świata oraz do zmazania jego wpisów w społeczeństwie. Tak? Czyli on interpretuje postchrześcijaństwo jako odwrócenie chrystianizacji Europy, tak można powiedzieć. Tak? O ile chrystianizacja polegała na tym, żeby... zresztą tak to historycy też opisują, tak? Że jakby taką wielką zaletą czy wielką siłą chrześcijaństwa było to, że chrześcijaństwo potrafiło wziąć obce sobie kulturowo, religijnie, symbolicznie właśnie pewne znaki jak symbole i je ochrzcić, w cudzysłowie, tak? Tak zrobiono z Bożym Narodzeniem. Boże Narodzenie to jest pogańskie święto z czasów Rzymu, tak? Słońce, które nagle zaczyna rosnąć, dzień się zaczyna wydłużać, tak? Wielkanoc. Tak, akurat z Wielkanocą tutaj jest mniej, dlatego że ona jest już zbliżona terminowo, tak? Ale choinka, wiele, wiele symboli zostało ochrzczonych, tak? I Poulot mówi, teraz mam to dokładnie odwrotnie, tak? Ludzie widzą symbole, ale nie kojarzą ich z chrześcijaństwem. To do tego też jeszcze dojdziemy. I trzy ostatnie teksty, jeśli dobrze pamiętam. Blamires w 1999 roku napisał książkę Post-Christian Mind, tak? Czyli umysł postchrześcijański. A Warner z kolei w 2010 roku napisał książkę, w której nie ma mowy w tytule o postchrześcijaństwie, ale jest bardzo ciekawe jakby sformułowanie, tak? Z innej strony. To jest socjolog, więc on na to patrzy socjologicznie. Dane empiryczne o Wielkiej Brytanii.
dane empirycznie wskazują na długofalową, jednokierunkową i narastającą marginalizację religii chrześcijańskiej. Nie da się tego opisać inaczej niż jako głęboki i potencjalnie śmiertelny kryzys kościołów chrześcijańskich. Bez względu, czy Wielką Brytanię można słusznie określić mianem postreligijnej, istnieją niezbite dowody, żeby Brytyjczycy, podobnie jak wielu mieszkańców Europy Zachodniej, jeśli nie w całości, to z pewnością w coraz większej części żyją obecnie w kulturze, która jest bez wątpliwości postchrześcijańska. Tak? To, co jest ważne, to jest to, że nie mówi się właśnie o pojedynczych ludziach. Ciężko jest powiedzieć, że człowiek jest postchrześcijaninem. Tak? Natomiast kultura, społeczeństwo, cywilizacja, ona może być postchrześcijańska. Tak? I to jest też bardzo ciekawe, dlatego że właśnie gdzieś tam od 10-15 lat umacnia się taki nurt filozofii, szczególnie filozofii religii, który się nazywa postsekularyzmem. Jest dosyć modny. Tak? Właśnie Agata Bielig-Robson jest jednym z przedstawicieli tego nurtu. To jest taka koncepcja, która mówi, wiecie, cała nowożytność, a już na pewno XX wiek, to jest okres sekularyzacji. Tak? Gdzie próbowano wyrugować religię z życia publicznego z różnych powodów. Tak? Przede wszystkim z powodu narastającego pluralizmu religii, wiary i tak dalej. I Warner słusznie mówi tutaj, że ciężko jest powiedzieć, czy Europa, czy Wielka Brytania jest postreligijna. Chyba nie. Znaczy, nagle się okazuje po tych kilkudziesięciu latach próbowania usunięcia religii z życia publicznego, że religii usunąć się nie da. Tak? Religii usunąć się nie da. Stąd jest ta myśl postsekularna, czyli dajmy sobie spokój z sekularyzacją, bo to jest projekt bez powodzenia. Nie ma szans, żeby usunąć religię. Religia w takiej czy w innej formie zawsze będzie obecna. Bo człowiek jest homo religiosus, tak? Człowiek jest naturalnie istotą religijną. Nawet jeżeli ta religia jest tak wypaczona jak komunizm albo nazizm. Bo one są określane mianem pseudoreligii. Tak? Więc ciężko jest powiedzieć, że Europa jest postreligijna. A z całą pewnością statystyki wskazują, że jest postchrześcijańska. I ostatni tekst, który chciałbym tylko wspomnieć, jest 2.14. Tak? Później już mniej się tym interesowałem, więc pewnie pojawiły się kolejne koncepcje. Więc to jest ile? No tak szybko licząc, to jest ponad 50 lat ma tradycja mówienia o postchrześcijaństwie. Czy to nie jest nowy pomysł? A do tego to jest jednak tradycja żywa, tak? Skoro cały czas do dzisiejszych czasów ten termin jest używany. Tak? To jest jakby wprost tytuł post-Christian, tak? Post-chrześcijanin, co nam zostało, jak możemy to czy możemy to naprawić, czy nam w ogóle zależy. Nie? Tak jest ten tytuł. To jest taki bardzo krótki przegląd tego, jak to pojęcie funkcjonowało i funkcjonuje w kulturze, jak jest definiowane. Tak? Wydaje mi się, że już coś, gdybym was teraz zapytał, to pewnie coś byście potrafili, jakiś taki hardcore twardy rdzeń tej definicji, tego pojęcia wymienić. Ale ja pokażę wam, jak ja bym to rozumiał, tak? W jaki sposób ja bym definiował to postchrześcijaństwo i spróbowałbym uzasadnić to, no, tak jak tutaj nie ma co owijać w bawełnę, prowokacyjnie użyty tytuł my postchrześcijanie, tak? I to, co pan Dawid powiedział, my, czyli kto? Co to znaczy, tak? I dlaczego my? Więc wydaje mi się, że można przypisać takich 5 podstawowych cech. Nie jedynych, ale 5 cech, które wydają mi się dosyć dobrze opisywać to, co to jest era, epoka, kultura postchrześcijańska. Tak? I czy rzeczywiście my, tak jak tutaj siedzimy, żyjemy w kulturze postchrześcijańskiej. Tak? Po pierwsze, i to jest w ogóle coś, co jest dosyć istotne z perspektywy w ogóle tego wszystkiego, co jest nowożytnością, tak? Czy ponowożytnością, ponowoczesnością, postmodernizmem, że niestety, w przeciwieństwie do naszych dziadków, my niewiele fajnych rzeczy wymyśliliśmy, o ile w ogóle cokolwiek. My nie potrafimy tworzyć nowych rzeczy. My potrafimy tylko przerabiać albo psuć. Tak to niestety bardzo często wygląda. I postchrześcijaństwo ja bym rozumiał jako coś, co można by nazwać mutacją chrześcijaństwa. Jeżeli wiecie, czym jest mutacja biologicznie, to by było to. Tak? Nie da się mówić o mutacji jako takiej. To jest zawsze mutacja jakiegoś genu. To jest cytat z niedawno zmarłego Zygmunta Baumana. Cytat, który odnosi się do samego post, do samego tego prefiksu post. Czy to będzie słowo podnowoczesny, czy to będzie słowo postkomunizm, czy to będzie postsekularyzm, czy to będzie postmodernizm i tak dalej. Co Bauman pisze? Po w słowie ponowoczesny nie ma znaczenia chronologicznego, tak jakby nam się wydawało, tak? Po, nie wiem, renesans był po średniowieczu, średniowiecze było po antyku,
tak? Czyli to nie ma znaczenia chronologicznego. Nie oznacza usunięcia i zastąpienia nowoczesności. Nie sugeruje, że ponowoczesność przyszła na świat w momencie zgonu nowoczesności, a nawet nie suponuje, że nie można już trzymać się nowoczesnej perspektywy z chwilą, gdy obok pojawi się ponowoczesna. Tak? To nie jest tak, że nowoczesność zniknęła w czasach, kiedy został ogłoszony postmodernizm. Więc co znaczy po czy post? Po implikuje co najwyżej przekonanie lub choćby tylko podejrzenie, że długotrwałe i rzetelne starania nowoczesne były nierozważne i skazane na niepowodzenie, że opierały się na nieporozumieniu i musiały prędzej czy później wyczerpać się, nie spełniwszy zadania, jakie sobie stawiały. Tak? Jeżeli to przykleimy do postsekularyzmu, no to jest dokładnie to myślenie. Tak? Postsekularyzm to jest uznanie faktu, że sekularyzacja nie działa. To znaczy nie da się do końca wyrugować religii z życia zwykłego człowieka. Postmodernizm to nie jest tylko epoka, która nadeszła po modernizmie, czyli po nowoczesności, tylko to jest uznanie, że nowoczesność ze swoim kultem rozumu, ze swoim kultem prawa, ze swoim kultem no właśnie pewnych struktur po prostu nie dał rady. Tak? I postmodernizm mówi, ok, no skoro nie jesteśmy w stanie uzgodnić wspólnych wartości, tak? Te mityczne wartości europejskie, o które nas co chwilę ktoś w dupę kopie, mówi, że tam o, nie szanujecie wartości europejskich. Co to jest? Znaczy potrafimy pokazać jedną wartość europejską? Nie ma takiej. Nie? I to jest postmodernizm, to jest powiedzenie, nie udawajmy, że mamy jakieś struktury, że mamy jakieś obiektywne zasady, że mamy jakieś normy, tylko uznajmy, nie ma norm. Każdy musi sam sobie normy wymyślić i się ich trzymać, dopóki nie zmieni zdania i nie wymyśli sobie nowych norm. Jakby to się miało dopóść chrześcijaństwa? No to jest dokładnie to samo. To jest uznanie, że chrześcijaństwo, czy Christianitas, czyli społeczeństwo chrześcijańskie, po prostu nie zdało egzaminu. Tak? Po prostu nie zdało egzaminu. Chrześcijaństwo jako takie się wyczerpało, przynajmniej w tej sferze publicznej. To jest cytat, muszę sobie sprawdzić, bo nie pamiętam ich wszystkich. Aha, jeden z socjologów, nazwisko będzie wam znajome, chociaż nie wiem, czy jest spokrewniony, Adam Rossuł, napisał taki tekst Adieu, adieu. Tak? Adieu po francusku znaczy z Bogiem, tak? Ale to znaczy do widzenia. Adieu, adieu znaczy do widzenia, Panie Boże. I on tam też opisuje właśnie postchrześcijaństwo. Co tam napisał? To jest 2011. Postchrześcijaństwo nie tworzy rewelacyjnej metaopowieści, nie buduje nowego paradygmatu, nie umieszcza się w tym, co znane i oswojone. Tak? To nie ma nic nowego. To absolutnie nie ma nic nowego. To nie jest jakaś pozytywna propozycja. Innymi słowy, nie jest postchrześcijaństwo radykalnym zaprzeczeniem tradycji chrześcijańskiej, czyli tym, co Wenien by nazwał antychrześcijaństwem. Zbyt silnie wrosła w nasz słownik i w naszą gramatykę, a raczej jej mutacją, przeformułowaniem. Stąd to moje sformułowanie, że postchrześcijaństwo to mutacja chrześcijaństwa. Mutacją, czyli pewną zmianą na organizmie. Tak? Post nie odnosi się wtedy ani do chronologii, ani do gestu zerwania, o czym Bauman pisał. Oznacza z pewnością odwrót od chrześcijaństwa dogmatycznego w stronę wiedzy słabej. To też jest taka koncepcja. Kto mówi o wiedzy słabej, Michał? Watimo, nie? Tak, czyli uznanie, że nie ma już miejsca na wielkie narracje, że nie ma już miejsca na dogmaty. Tak, my co najwyżej możemy przypuszczać, możemy... Słucham? No, ale jakby koncepcja jest taka, tak? Znaczy odsunięcie się od wiedzy mocnej, czyli od pewników, od dogmatów, w stronę właśnie takiego... To, co tu i teraz, tak? Możemy na dzisiaj ustalić pewne umowy, ale one są ważne tylko do momentu, dopóki ich nie zmienimy, tak? Mamy tylko wiedzę słabą. Nie możemy powiedzieć, co jest dobre, co jest złe. Możemy powiedzieć, co nam się wydaje, że jest dobre, tak? Stąd jest ten przymiotnik słaba. Zastąpienie mocnego teologicznego rdzenia nieustannym poszukiwaniem rdzenia perwersyjnego. Odwrót od chrześcijaństwa jako narzuconego dyskursu wiedzy, władzy. Ale oznacza też, i tu niespodzianka, powrót do jego przedinstytucjonalnych źródeł. Powrót do historii pewnego Żyda, który w chwili śmierci krzyczał: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. No właśnie, czemu Bóg mnie opuścił, pyta postchrześcijaństwo. Tak? Mutacja w tym znaczeniu, że to nie jest zaprzeczenie, spokojnie, zdorobi się, to nie jest zaprzeczenie chrześcijaństwa jako takiego, tylko to jest nowa forma chrześcijaństwa. Tak? To jest takie chrześcijaństwo, które udaje, o tym zaraz będzie mowa, że nie jest chrześcijaństwem, a jednocześnie cały czas wraca do pewnych fundamentalnych pytań. Więc to jest ta pierwsza cecha.
Druga cecha, którą bym nazwał wykorzenieniem, to możemy szukać innych określeń, ale jakby to, co już się wcześniej pojawiło, pewne zerwanie, tak? Mutacja to znaczy, że to jest jakaś zmiana, ale też to jest zmiana, która usiłuje coś zerwać albo coś faktycznie zrywa. Hannah Arendt? Tak jest. Hannah Arendt. Między czasem a nieskończonością. Taki jest chyba tytuł tego dzieła. Naszego dziedzictwa nie przekazano nam żadnym testamentem. To jest cytat z René Char. Naszego dziedzictwa nie przekazano nam żadnym testamentem. Oto być może najdziwniejszy ze zdumiewająco trafnych aforyzmów, w którym francuski poeta i pisarz René Char zawarł istotę znaczenia, jakiego nabrały dla całego pokolenia europejskich pisarzy i publicystów 4 lata spędzone w résistance. Tak? Czyli w ruchu oporu francuskim. Spełniło się to, co René Char przewidział, co jasno przepowiedział wtedy jeszcze, kiedy toczyła się prawdziwa walka. Jeśli przeżyję, wiem, że będę musiał się rozstać z aromatem tych ważkich lat, w milczeniu odrzucić, a nie ukryć w sobie swój skarb. Skarb swój utracili. Tak? O Hannie Arendt pewnie większość z was słyszała. Też jest taka myślicielka, no, najpopularniejsza w drugiej połowie XX wieku. Jakby to jest to clue, które ona zauważyła, tak? Naszego dziedzictwa nie przekazano nam żadnym testamentem. Norma jest taka, że rodzice w pewnym momencie jakby od dziecka, tak? Od dziecka uczą języka swoje dzieci, czytają im jakieś książki, zaprowadzają je na cmentarze, tak? Tu leżą wasi dziadkowie, pradziadkowie. Takie książki czytaliśmy w dzieciństwie i tak dalej, i tak dalej. Pokolenie, to jest pokolenie naszych dziadków de facto, tak? To jest pokolenie, które, jak oni mówią, nie otrzymało dziedzictwa od swoich rodziców. Tak? I w tym znaczeniu my nie otrzymaliśmy też dziedzictwa od naszych rodziców. Tak? O ile jeszcze pewnie nasi rodzice, nie chodzi mi tylko jakby rzeczywiście o naszych rodziców biologicznie, tylko jakby w kontekście Europy przynajmniej. Tak? O ile nasi dziadkowie, pewnie en masse, byli ochrzczeni, tak? I byli wychowani w jakimś kontekście chrześcijańskim, nasi rodzice już dużo mniej. Tak? Nasi rodzice dużo mniej, a nasze pokolenie, w Polsce to jest jeszcze pewnie dużo słabsze, ale w Europie to są często ludzie, którzy jakby w ogóle nie mają tego backgroundu religijnego, tak, chrześcijańskiego. I do tego mogę coś dopowiedzieć, tak, to z kolei Agata Bielik-Robson, w innym kontekście, ale to jest dokładnie to. Przeświadczenie, że martwych białych autorów, czyli tak zwanych twórców The Great Books, tak, jakby jak pomyślicie sobie o najważniejszych książkach dla cywilizacji zachodniej, to są biali mężczyźni. Są głównie autorami. Niewiele tam kobiet i innoskórych też niewielu. Przeświadczenie, że martwych białych autorów... A, i wszystkich ich łączy to, że są martwi. Przeświadczenie, że martwych białych autorów czytać nie warto, dlatego, że są martwi, wyrasta z buntu wobec dziedzictwa w ogóle. Nie tylko białych mężczyzn z klasy średniej. Oznacza to odmowę wejścia w jego głęboko i trwale wyżłobioną kolejnę, w której dotąd bez protestu wstępowały kolejne pokolenia. To też jest to, co się pojawia, nie wiem, tam na naszych wykładach z idei uniwersytetu, tak? Że nagle dochodzi do coś, co było dawniej oczywiste, tak? Że istnieje jakiś kanon. Że istnieje jakiś kanon książek, które trzeba przeczytać. Tak? Dzisiaj rodzice się buntują, bo dlaczego ich dzieci mają czytać Lalkę Prusa, a nie mogą czytać Harry'ego Pottera? Tak? To jest dokładnie ta sama myśl. To znaczy, niby dlaczego ja mam czytać Szekspira? Co gość, który nie żyje od 500 lat, ma mi do powiedzenia dzisiaj? To ja już wolę przeczytać Michnika. Tak? Albo wolę przeczytać, nie wiem, no właśnie coś, co jest współczesne. Nie? To jest dokładnie to. Odmowa wejścia w pewne głębokie i trwałe kolejny. Tak? No bo tradycja chrześcijańska to jest tradycja, która ma 2000 lat i my mówimy nie, ona nas już dzisiaj nie interesuje. Tak? Jakby my nie chcemy w tym kontekście funkcjonować. Tak? Nawet często nie chcemy go znać. To jest ta druga cecha, wykorzenienie, tak? Odkorzenienie, zerwanie pewnej ciągłości tradycji. Trzecia trochę to łączy. Oczywiście to pochodzi od Liquid Modernity Baumana. Ale co to by znaczyło płynność? Tak? To jest przede wszystkim ten obraz płynu. Dawniej cywilizacja, tak, powiedzmy do lat 50, 60, była jak ciało stałe. Tak? Jak weźmiecie sobie butelkę i ją postawicie, to ona tam będzie stała. Tak? A wylejcie sobie kolę z tej butelki.
Tak? Jak ją przenieść? Jak zachować jej kształt? No, trzeba albo ją zamrozić, a wtedy nie jest płynna. Tak? Jakby to jest ten pomysł, tak? Że kultura, w której my żyjemy, jest płynna, nie ma żadnych stałych odniesień. To też Bauman? Aha, Denis Danalski. To jest taki jeden ze współczesnych polskich historyków idei. Stały, nieprzerwany proces wzajemnego przenikania się sakrum i profanum powoduje stopniowe, historycznie widoczne łagodzenie i rozmywanie się teoretycznych i obyczajowych konturów sakrum oraz rozluźnianie ich wyznaniowych rygorów. Jak miałbym wam powiedzieć, kogo uważam za idealnego współczesnego postrzeszczenia, to byście się zdziwili. Ale jak czytacie ten tekst, to myślę, że łatwo dojdziecie. Ubiera się na biało. Generalne ewoluowanie kultur ludzkich od struktur zamkniętych do otwartych. Spostrzeżenia badaczy i teoretyków zbierane pod ogólnymi hasłami postkultur, postmodernizm, postchrześcijaństwo, upoważniają, a nawet zobowiązują do snucia rozważań na temat przyszłych możliwych kulturowych wartości. Tak? Nie ma jakichś stałych wartości wpisanych w chrześcijaństwo. Tak? Nie ma jasno ograniczonego sakrum. I możemy pójść dalej. To jest Hans Urs von Balthasar, też taki bardzo znany i wpływowy teolog końca XX wieku. I on napisał takie bardzo długie dzieło, Teodramatyka się nazywa. I tam jeden z rozdziałów jest zatytułowany Człowiek bez miary w nawiasie postchrześcijanin. Tak? Czyli postchrześcijanin to jest człowiek, który nie ma miary, nie ma... Nie potrafi mierzyć rzeczywistości, bo nie ma narzędzia, żeby tą rzeczywistość zmierzyć. Żeby powiedzieć dobre, złe, czarne, białe, metr, 1,50 m, duże, małe, chude, grube i tak dalej. Człowiek bez miary, człowiek, który nie posiada narzędzi do zmierzenia, do ocenienia rzeczywistości. Jeżeli chrześcijaństwo mogło doprowadzić do pełnego rozwoju starożytną filozofię ludzkiego ducha jako otwarcie na cały byt, a tym samym na jego transcendentne właściwości, jedność, prawdę, dobro i piękno, było to możliwe dlatego tylko, że myśl antyczna dostrzegała teion już w samym bycie, choć tylko w znaczeniu analogicznym, tak? Czyli boskość, tak? Jakby ten pierwiastek boski, czy w ogóle pojęcie Boga, to co boskie. Myślenie postchrześcijańskie, odrzucając taką wizję pod pretekstem jej chrześcijańskiej genezy, nie przyjmuje też antycznego otwarcia na byt jako taki. W konsekwencji dokonuje antropologicznej redukcji prawdy i dobra, sprowadzając je na przykład do interesu. Tak? No to myślę, że to też widzimy jakby w chrześcijaństwie, które nas otacza, czy nawet w Kościele, tak? Że pewne jakby trwałe punkty odniesienia, które były jeszcze oczywiste dla naszych babci, dziadków, one są dzisiaj dużo bardziej płynne. Tak? One już nie są tak ważne. A jednocześnie chrześcijaństwo miało taki rozpęd przez 2000 lat, że ono korzystało ze źródeł, które były o 5 wieków starsze od nich. Jak na przykład filozofia grecka, nie? Prawo rzymskie. Tak? Postchrześcijaństwo też jest postfilozofią. I ostatni cytat, który ma być jakimś takim wyjaśnieniem tego, co rozumiem przez postchrześcijaństwo. Tak, Hugo Tristan Engelhardt, to jest taki bioetyk francuski, ale żyjący od wielu lat w Stanach. I on w swojej książce Bioethics tam też napisał, jakby w przedmowie napisał o kontekście, w jakim pisze tą bioetykę. Jakby nie było, żyjemy na ruinach chrześcijaństwa. Zostaliśmy pozostawieni z fragmentami intuicji moralnych z dawnego, obowiązującego sposobu życia. To jest dokładnie ten sam opis, który McIntyre przedstawia w Dziedzictwie Cnoty. Fragmenty te pozostają jako wątpliwości, które nie mogą zostać ostatecznie uzasadnione, ale pomimo to nadal istnieją jako potężne, lecz bezbronne tabu. Tak? Podaję bardzo ciekawe dwa przykłady. Cały czas nas burzy to, jeżeli ktoś wyrzuci noworodka do śmieci. Dzisiaj, zanim do was przyszedłem, czytałem, że złapali jakiś tam konkubinat czy małżeństwo. Tytuł artykułu jest: kobieta urodziła, mężczyzna spalił w piecu. Urodziło się dziecko, spalił w piecu i nas to burzy. Dlaczego nas to burzy, skoro nas nie burzy aborcja? Jaka jest różnica pomiędzy dzieckiem urodzonym, a dzieckiem 2 godziny przed urodzeniem? Filozoficznie nie ma żadnej. Ale jednak mamy pewne tabu, którego nie potrafimy uzasadnić, że nie należy zabijać dzieci. Chociaż wolno zabijać nienarodzone dzieci. Chrześcijańskie poglądy na temat właściwego postępowania moralnego nie mogą spójnie funkcjonować w ramach postchrześcijańskich zobowiązań moralnych. Nie istnieją już żadne struktury etyczne, tak? Żadne przedchrześcijańskie czy właśnie głęboko chrześcijańskie struktury mogące uzasadnić te poglądy. Żadne normy. W postchrześcijańskim, bezkształtnym i neopogańskim świecie nie istnieje kryterium tego, co powinno być przez chrześcijaństwo akceptowane, a nie jak interpretowane. Tak?
Jak sobie siądziecie do stołu wigilijnego, wielkanocnego albo przy grillu, to zaraz będzie dyskusja, właśnie jedni będą mówić, że to jest dobre, inni, że to jest dobre, tamci, że to, a tamci, że tamto. I nie dojdziecie do ładu. Tak? Znaczy, nie jesteście w stanie przekonać waszej babci, waszej, kurczę, kuzynki, że, nie wiem, jakiś głupi przykład, że jeżdżenie czerwonymi samochodami jest złe. Albo nie, że przejeżdżanie na czerwonym świetle jest złe. No bo niby dlaczego, tak? Ta druga osoba wyznaje zupełnie inne wartości. Co więcej, ona wyznaje zupełnie inną logikę. To też można nazwać logiką, tak? Trzecia cecha, płynność, tak? Czwarta, obojętność w nawiasie limbus. To jest pewien taki koncept teologiczny, który można fajnie wykorzystać. Kto to... Tak, tak, tak. Dwa lata temu okazało się, że Leszek Kołakowski napisał esej, długi esej, którego nie opublikował i Znak go opublikował pod tytułem Jezus ośmieszony. Dobrze mówię? Jezus ośmieszony. Bardzo dobra książka w ogóle. I on zaraz na wstępie mówi o tym, że chrześcijaństwo czy chrystianizm, bo tak należy mówić, jest zapomniane. I mówi tak, kiedy mówię o zapomnieniu, nie rozumiem tego dosłownie. Jego, czyli Jezusa, imię nie jest zapomniane. Tak? Jak, kurczę, was ochlapie, przejeżdżają samochód, to co krzyczniecie? Jezus Maria. Nie. Pan jest antychrześcijaninem, pan jest niechrześcijaninem, tak? Ale przeciętny człowiek, to jest bardzo też ciekawe, nie? Że parę dni temu oglądałem jakąś dyskusję w necie, w sensie między politykami i, kurczę, polityk, który jest jakby znany z tego, że jest ateistą, mówi na miłość boską. Nawrócił się. Jego imię nie jest zapomniane. Jezus jako osoba nie jest nawet znienawidzony czy atakowany. Tak? Jest niewielu ludzi, którzy jakby decydują się na jakiś akt profanacji. Rzadko zdarza się, żeby ktoś głosił nienawiść do Jezusa. Bardzo często natomiast ludzie powołują się na Jego imię, żeby udowodnić, że to On mocno wspiera ich sprawy publiczne czy prywatne, polityczne czy religijne. A jednak to, że jest zapomniany, nie wymaga udowadniania. Tak? Wystarczy przeczytać Ewangelię i zastanowić się nad życiem, jakie nas otacza, jakie prowadzimy, żeby dojść do tego wniosku. Tak? Chrześcijaństwo czy Chrystus jest zapomniany. W jakim znaczeniu? No w takim, że nikt o nim nie pamięta. W ogóle nie myśli się o nim. To nie jest tak, że ktoś go zwalcza. To nie jest tak, że ktoś, nie wiem, odnosi się z nienawiścią albo z pogardą. Nie, po prostu się nie odnosi. Tak? Do tematów religijnych w ogóle też w Polsce średnio chcemy się odnosić. Nie? I dlatego dobry jest... Okej, okay, jeszcze jeden cytat, muszę sobie też rzucić okiem. Tak, no to na pewno znacie, a powinniście znać. Wojna cywilizacji różnie interpretowana, tak? Huntington. I on pisze tak. Cywilizacja zachodnia w Europie może także zostać podkopana przez słabnięcie chrześcijaństwa. Co znaczy to słabnięcie? Coraz mniej Europejczyków wierzy, praktykuje, przestrzega nakazów religii. Tendencja ta świadczy nie tyle o wrogości wobec religii, co o obojętności. Tak? My jesteśmy obojętni, znaczy... Nie wiem, to nie jest tak, że teraz ludzie nie chrzczą dzieci, bo chrzczą. Tylko dla nich to jest pusty znak, że to jest coś, co nie ma żadnego znaczenia. Nie? To nie jest tak, że teraz oczywiście spada liczba ślubów, ale to też nie jest tak, że nie wiem, że ludzie właśnie nie biorą ślubu, dlatego że oni jakby uważają, że nie, jestem niewierzący, więc nie wezmę ślubu. Nie? Właśnie przeciwnie, jestem niewierzący, ale wezmę ślub, bo co rodzina powie, albo no jednak biała sukienka to fajna jest. Tak dalej. Jeszcze jedna rzecz. Nie znacie osoby. Agata Skurzewska. Wypowiedź jest bardzo ciekawa. Często zwraca się uwagę na to, że kultura postchrześcijańska wykształciła jeszcze inną postawę wobec chrześcijaństwa. Obojętność. Tak? Obojętność to jest po prostu I don't give a shit, nie? Nie obchodzi mnie to. Ani mnie to ziemi, ani grzeje. Po prostu. O Bogu nie wypada już mówić. Ani dobrze, ani źle. Jest zjawiskiem mało istotnym. Strategią jest więc takie zawłaszczenie symboliki chrześcijańskiej, żeby odrzeć ją ze wszelkiego znaczenia religijnego. Tak? Jest święty Mikołaj. Oczywiście, że jest święty Mikołaj. A to, że się kojarzy z Coca-Colą, a nie tam z biskupem, to inna rzecz. Tak? No wyobraźcie sobie święta bez choinki. Znaczy wyobraźcie sobie, żeby w ogóle ktoś nie miał wieczerzy wigilijnej. Chociaż... Jak to mówią, tak? Chodzę do kościoła regularnie, na każdą pasterkę. Nie? No to jest dokładnie ta myśl. Jak z McIntyrem rozmawiałem, to go pytam, czy zgadza się ze mną, że
że Europa i Stany Zjednoczone, no bo on jest Szkotem, ale od wielu lat żyje w Stanach, czy zgadza się, że jest, że świat, w którym żyjemy, jest światem postchrześcijańskim? I on mówi, oczywiście, że tak. I dał mi przykład. Mówi tak, w Wielkiej Brytanii do tej pory mówią, że mówi się, że idę na Vigil Midnight Mass. Mówi, a nie jest midnight, bo ze względów bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii pasterka jest najczęściej o 22, 21, a im to nie jest mes, bo w protestantyzmie nie ma mszy, tak? To jest pewne nabożeństwo. Ale jesteśmy tak przyzwyczajeni do mówienia, że my to mówimy i mamy głęboko, czy tak jest, czy to jest poprawny sens. Więc używa się tej symboliki, ale po to, żeby zachować pewne pozory, a nie dlatego, że za tym stoi jakaś treść. Trzeba przyznać, że podobną taktykę wobec znaków pogańskich stosowało wczesne chrześcijaństwo, włączając elementy zastanych kultur we własny kult. Różnica polega jednak na tym, że wówczas otrzymywały one nową treść. Natomiast, i to jest ważne, kultura postchrześcijańska nie wkłada w użyte przez siebie symbole żadnego przekazu. Tak? Cały czas się wysyła jakieś kartki na Boże Narodzenie, albo się, właśnie nie wiem, tam się życzy wesołych świąt, a to jest puste życzenie. Tak? Znaczy, to jest tylko fasada. Tam nie ma żadnej treści. Czyni się z nich tylko element estetyczny. Tak? Ta biała sukienka do ślubu. Tak? Która z pań nie poszłaby w białej sukni do ślubu? A co oznacza biel białej sukienki? To może tylko tak bardziej sprzeczne jest to, kiedy kobieta w ciąży z dosyć wysokim brzuchem ma welon. Tak? I na przykład. Często komentują starsze panie, że welon jak Wisła, tak, a brzuch pod nosem. No, dla starszych ludzi... Bo oni rozumieją ten symbol. Ale nie? W Japonii, tak? Tam kobiety idą na ślub chrześcijański, nie że wierzą, tylko że im się białe sukienki. No na przykład. Więc to jest dokładnie ta myśl. Więc zobaczcie, że moim zdaniem to jest bardzo prawdziwe to, co jest tu napisane. Obojętność kultury postchrześcijańskiej wobec chrześcijaństwa, które konstruuje istnienie, skazują samo na wymarcie. Jeżeli postchrześcijaństwo żywi się chrześcijaństwem, które udaje, że lekceważy, no to samo skazuje się na zagładę, tak? Jeżeli się podcina gałąź, na której się siedzi. I skąd jest ten limbus? To jest taka średniowieczna koncepcja, ona została przez Benedykta tam 10 lat temu jakby zostało wydane oświadczenie, że koncepcja limbus puerorum, czy limbo puerorum, odrzucona. To była taka koncepcja, no bo jeżeli wyznaje się prawdę, że bez sztu, czyli z grzechem pierworodnym, nie można wejść do nieba, no to co z dziećmi, które zmarły przed chrztem? Tak? Nie mogą pójść do nieba, bo mają grzech pierworodny, ale nie mogą iść do piekła, bo nie popełniły żadnego grzechu. Więc wymyślono taką koncepcję limbusa. Takie miejsce, w którym nie ma szczęścia i nie ma kary. Takie zawieszenie. Tak? Według teologii największą karą, i to akurat Giorgio Agamben, o którym mówiliśmy z Michałem wcześniej, też taki bardzo wpływa współczesny filozof. Według teologii największą karą, jaka może spotkać stworzenie i jedyną całkowicie nieuleczalną, nie jest gniew Boga, lecz bycie przez Niego zapomnianym. To jest właśnie ten limbus. Kara limbusa, w odróżnieniu od kary piekła, nie polega według teologów na doświadczaniu bólu, na cierpieniu, nie ma tam ognia i męki. Jest tam cierpienie niedostatku polegające na wiecznym braku oglądania Boga. Ale inaczej niż przeklęci, mieszkańcy limbusa nie odczuwają bólu spowodowanego tym brakiem, ponieważ nie wiedzą o tym, że brakuje im dobra. To jest moim zdaniem dokładny obraz tego, czym jest postchrześcijaństwo. To nie jest niszczenie chrześcijaństwa, to nie jest wywyższanie chrześcijaństwa, to jest powiedzenie, nie istniejesz dla nas. Nie? To też jest bardzo ciekawe w takim kontekście politycznym, bo jeżeli jeszcze pamiętacie wielką debatę sprzed chyba 10 lat o konstytucję europejską, tak? Był taki moment, że Unia Europejska chciała mieć konstytucję. No i wpisano tam dwa źródła Europy. Prawo rzymskie i filozofię grecką. A i trzecie oświecenie. No i wtedy chrześcijanie się zbuntowali, powiedzieli, że jeszcze chrześcijaństwo. To politycy unijni powiedzieli, to wyrzucamy wszystko, żeby nie wpisać chrześcijaństwa. I tak było. No a potem całą konstytucja została odrzucona w dwóch referendach. Ale zobaczcie, czyli byle chrześcijaństwa nie było, to wolimy usunąć wszelką wzmiankę o jakichś wspólnych źródłach Europy. I ostatnia norma, ostatnia cecha chrześcijaństwa to jest świeckość, ale świeckość specyficznie rozumiana. Jest taki myśliciel Charles Taylor, bardzo znany, i on napisał wiele książek, między innymi A Secular Age, to jest jedna z najbardziej znanych, czyli epoka sekularna, epoka świecka. I on tam wymienił trzy sposoby rozumienia sekularyzacji. Po pierwsze to jest
nieobecność religii w sferach publicznych, tak? To, że nie wiem, we Francji nie może być krzyża w żadnym urzędzie na przykład, tak? Że nie można nosić wyraźnych znaków przynależności religijnej. To jest pierwsza sekularyzacja. Drugi sens to jest statystyka. Coraz mniej ludzi praktykuje swoją religię i tego też doświadczamy. Ale istnieje coś, co teraz po nim się nazywa third secularization, czyli trzecia sekularyzacja, trzecia świeckość. Postrzeganie światopoglądu religijnego, w naszej kulturze to oczywiście chrześcijaństwo, tylko jako jednego z wielu równoważnych stanowisk. Tak? Chrześcijaństwo, system moralny chrześcijański nie posiada żadnego uprzywilejowanego prymatu ze względu na trwałość, stałość i tak dalej. Bycie chrześcijaninem jest dokładnie tak samo warte jak bycie rastafarianinem, jak bycie ateistą, jak bycie fanem Britney Spears i tak dalej. Tak? Każdy światopogląd ma dokładnie taką samą wartość. I on tutaj, Taylor tutaj używa określenia post-Christian society. To jest to. To znaczy moment, w którym my uważamy, że chcesz być chrześcijaninem? No bądź sobie, tak? Bądź sobie. Mamusia jest muzułmanką, tatuś wyznaje kult pieniądza, no bądź sobie chrześcijaninem. Jak cię zmieni, to potem będziesz kimś innym, tak? Jakby nie ma żadnych kryteriów. I tutaj już ostatni cytat, też właśnie do tej świeckości. Tak, Stan Grant, to jest taki Amerykanin, który bada też zjawisko sekularyzacji, mówi tak. Kategoryczne odrzucenie każdej metanarracji, każdej jakby wielkiej narracji nie odmawia nam jako chrześcijanom przywileju uznawania historii biblijnej za narrację obowiązującą naszą wspólnotę. Chcecie, to sobie wierzcie. Lecz nowoczesny etos wymaga, byśmy zrezygnowali z jakiejkolwiek próby narzucenia innym naszej metanarracji. Tak? Znowu nie powiem, kogo cytuję. Prozelityzm jest czymś złym. Tak? Nie wolno nawracać innych. Tego nie mówi ateista chyba. Kary, które, wiecie, to są absurdalne wyroki. To są absurdalne wyroki prawne, tak? Znaczy w sądach karnych. Dwa takie przynajmniej tylko podam bardzo krótko. Pastor, który w Szwecji dostał 30 dni więzienia za to, że przeczytał, co w Piśmie Świętym jest napisane o homoseksualizmie. Chcesz, to sobie wiesz, ale nie mów tego na głos. Tak? A druga rzecz to już jest sprawa z Polski, gdzie Terlikowski przegrał proces z zaliczą 1000. Uzasadnienie wyroku jest kuriozalne. Można uważać, że aborcja jest zabójstwem, ale nie można powiedzieć, że kobieta, która dokonała aborcji, jest zabójczynią. Tak jest, to jest uzasadnienie wyroku, tak, skazującego Terlikowskiego za odebranie czy uszczuplenie dóbr osobistych, tak, czy dobrego imienia Alicji Tysiąc. Nie wiem. Tak? Nikt nie nakazuje zrezygnowania z wyznawania chrześcijaństwa, ale nie wolno go narzucać innym. W tym kontekście światopogląd chrześcijański może być tylko jednym spośród wielu. Światopogląd chrześcijański, identycznie jak chrześcijańska metanarracja, jest w związku z tym zredukowana do jednego z licznych, różniących się od siebie plemiennych systemów etycznych funkcjonujących w naszej globalnej wiosce. Tak? Nie można rościć chrześcijaństwo, nie ma prawa rościć sobie pretensji do jakiejkolwiek obiektywności. I tutaj tylko zostawiłem te pięć cech. Na końcu są nazwiska tych, o których mówiłem. Tak? Czyli po pierwsze mutacja, przeformułowanie postchrześcijaństwa jako chrześcijaństwo żyjące po śmierci chrześcijaństwa. Wykorzenienie, zerwanie z tradycją, zanegowanie zobowiązań wobec swoich zmarłych, wykorzenienie wobec, no właśnie, tych korzeni, z których wyrośliśmy. Płynność, rozumiane jako rozmycie konturów, jako brak miary, jako brak struktur, obiektywnych struktur, obojętność, zapomnienie, prywatność, wiary, ten obraz limbusa, i wreszcie świeckość, rozumiana właśnie jako ta trzecia, czyli to, że chrześcijaństwo nie może rozwijać sobie żadnych pretensji do bycia czymś więcej niż tylko jednym z wielu systemów moralnych. I ostatni cytat, wiecie kto to jest? Nie wiecie? To wam nie powiem. A napisał tak. Karl Jaspers. On napisał tak. Biblia i religia biblijna to podstawa naszego filozofowania. Stały drogowskaz i źródło niezastąpionych treści. To jest ciekawe. Na Zachodzie filozofuje się, czy się ktoś z tym zgodzi, czy nie, zawsze z Biblią. Nawet jeżeli ją się zwalcza.
To by było postchrześcijaństwo. Znaczy to, że my jesteśmy, żyjemy w kulturze, która nie chce być chrześcijańska, a nie potrafi nie być chrześcijańska. Tak? My nie mamy na przykład języka do opisania wielu zjawisk innego niż język chrześcijański. Może sobie kiedyś, wiecie, najbardziej mnie to uderzyło w kontekście katastrofy smoleńskiej. Polacy nie potrafili odnieść się do tego zjawiska, do tego wydarzenia inaczej niż jako chrześcijanie. Tak? Był jakikolwiek świecki pogrzeb? Nie? Każda trumna musiała być poświęcona, na każdej trumnie musiał być krzyż. Główną ceremonią była msza, tak? Na rynku. Pogrzeb był w katedrze. Tak? My jako Polacy nawet nie mamy miejsca, gdzie możemy pochować ludzi jakiegoś świeckiego panteonu. Nie? Na zachodzie sobie już tym razem, ale my jako Polacy nie potrafimy do tego się inaczej odnieść. Co się stało z symbolem żałoby po Smoleńsku? Krzyż na krakowskim przedmieściu. Tak? Nie było absolutnie, a nawet ci, którzy wyśmiewali to, co zrobili, krzyż z puszek po piwie Lech. Tak? Jakby nie było, na którym zresztą ukrzyżowali takiego pluszaka kaczkę. Tak? Jakby nawet ośmieszając to, nie byli w stanie wymyślić nic innego niż właśnie odwrócenie, ale cały czas jednak chrześcijaństwa. Bardzo dziękuję. Wiem, że trochę przedłużyłem, ale mam nadzieję, że było wspólne. Teraz zgodnie z tradycją przejść na pytania. Proszę bardzo. Dwa króciutkie pytania, bo sam Pan tak by powiedział, że właśnie zrezygnowanie się tak od chrześcijaństwa i zastąpienie je postchrześcijaństwem jest przynajmniej gałęzi na chrześcijaństwie. W wyniku tego dojdzie do tego takiego, jako że skarbnienie to jest znacznie krótki, że po chrześcijaństwie znowu dojdzie do odnowienia religijnego Europy, tylko to nie będzie Europa chrześcijańska, tylko fanatyzm islamu. No tutaj... Aha, bo jeszcze będzie drugi, okej. Okay. A drugie, to jest właśnie taka właśnie te pytania są refleksja, to na przykład widać to postfilozoficznych nut, tak na przykład w transhumanizmie, który nie jest zidentyfikowany taką masą. I wiadomo, że to jest religia, filozofia, nut społeczny, czy jakaś wspólna, nowa ideologia. Transhumanizm walczy z religią, ale nie jest w stanie walczyć z religią, nie używając pojęć religii. Nie, to znaczy mówię, ja też nie jestem politologiem, chociaż to mnie bardzo interesuje, ani historykiem, chociaż też mnie to dosyć interesuje, więc nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co będzie. Nie? Natomiast wydaje mi się, że odpowiedzi mogą być dwie i tutaj powiążę odpowiedź na oba pana pytania. Po pierwsze, ewidentnie widzimy, że za sekularyzacją, czy za wyrugowaniem chrześcijaństwa nie idzie pustka, jak ktoś czasami mówi, pustka aksjologiczna, tylko wchodzi inna aksjologia. Tak? To, jeżeli kogoś to interesuje, to będziemy o tym mówić też na ostatnim wykładzie z filozofii płci, tak? Gdzie tak naprawdę pretekst neutralności światopoglądowej jest nie do utrzymania. Znaczy, to jest fikcja. Neutralność światopoglądowa staje się światopoglądem, mówiąc krótko, tak? Więc na pewno jest tak, że jakby usunięcie chrześcijaństwa nie spowoduje, że będziemy mieli świat neutralny światopoglądowo, tylko jakiś inny światopogląd zajmie to miejsce. Zresztą są bardzo poważne badania i poważne teksty mówiące o tym, że ta koncepcja laïcité, francuska, świeckości tej francuskiej, tak, gdzie jest brak, czyli teoretyczna świeckość jest praktycznym ateizmem. Tak? Brak, usunięcie jakby wszelkich znaków religijnych z przestrzeni publicznej francuskiej prowadzi w następnym kroku do zadekretowania ateizmu. Tak? To nie jest to, że ty możesz robić co chcesz, byle prywatnie, tylko to jest właśnie raczej perswazja w stronę ateizmu. Nie? Mówię, nie jestem specjalistą od tego, natomiast są takie dosyć ciekawe badania na ten temat. Natomiast druga rzecz jest taka, że z całą pewnością, i to wcześniej też było powiedziane, postchrześcijaństwo to jest wąż, który pożera swój własny ogon. Nie? To nie jest kultura, która jest się w stanie utrzymać, bo to jest perspektywa, tak mi się wydaje, to jest perspektywa, która mówi, że nie mam nic wspólnego z chrześcijaństwem,
A jak ktoś przychodzi z boku, albo gdyby przyleciał jakiś kosmita, który przeczytał Biblię, to powiedział, to są chrześcijanie, tylko niewierzący. Nie? Zresztą to jest bardzo ciekawe, że jedną z takich postaci to jest niedawno zmarła... Patrzcie, jak mi wypadło. No, autorka właśnie sformułowania. Chrześcijańska ateistka. Euroarabia. Przypomnę sobie. Tak, że to jest jakby ta perspektywa, że my po prostu w Europie, a już na pewno w Polsce, nie dorobiliśmy się innego jakby systemu znaczeń, innego języka, innego punktu odniesienia. Tak? Nie jesteśmy w stanie oceniać rzeczywistości w inny sposób niż jakby poprzez pewien chrześcijański background, który mamy. Nie? Możemy, wiecie, jednym z takich najważniejszych słów, które my dzisiaj, którym się posługujemy, to jest pojęcie osoby. Pojęcie osoby ma, niesie za sobą cały kontekst chrześcijański. Oczywiście, że trochę filozoficzny, trochę prawa rzymskiego tam jest, ale to jest kontekst jakby wypracowany jakby w nurcie chrześcijańskim, czy w kulturze chrześcijańskiej. Tak? Wyobraźmy sobie, że usuwamy pojęcie osoby. Nie? Całe prawo gospodarcze nam leży. Tak? Cała kultura jakby leży. Nie? I tak z większością pojęć, o których byśmy powiedzieli, Tak byśmy skończyli, tak? Czy to będzie pojęcie dobra, czy to będzie pojęcie państwa. No przecież państwo to też jest pojęcie, które wykrystalizowało się na gruncie średniowiecznej Europy, nie? Uniwersytet, o którym mówimy. Jakby to są wszystkie koncepcje, które bardzo trudno jest zrozumieć w oderwaniu od chrześcijańskich źródeł. Tyle bym powiedział. Dawid, podnosiłeś rękę, proszę bardzo. Tak, tak. Bardzo fajnie, ciekawy wykład. Odnośnie postchrześcijaństwa. Zastanawiałem się, czy postchrześcijaństwo nie byłoby synonimem tak naprawdę chrześcijaństwa mocno zliberalizowanego, bądź nawet bym powiedział takiego permisywistycznego w pewnym sensie. Ale w tym momencie, kiedy bym dodał chrześcijaństwo zliberalizowane społeczno-moralnie, wówczas musiałbym dokonać negacji tego chrześcijaństwa, swojej podstawy. W związku z powyższym zastanawiam się, jaka jest w tym momencie relacja nazwowa, logiczna między chrześcijaństwem a postchrześcijaństwem. I gdybym pana doktora prosił, nie, być może jakoś wspólnie spróbujemy to jakoś narysować w tych kółkach, jak to będzie wyglądać? Czy to jest, tak, czy są dwa koła oddzielne, czy jednak postchrześcijaństwo się z chrześcijaństwem krzyżuje? Gdyż nie może, że tak powiem, być wyrugowane. Najpierw się odniosę do tego pierwszej koncepcji, tak? Bo można by szukać, nie wiem, chrześcijaństwo liberalne. Tylko różnica pomiędzy chrześcijaninem liberalnym, nie wiem, jakimś redaktorem, nie wiem, tygodnika powszechnego, jest taka, że on się uważa za chrześcijanina, a postchrześcijanin nie uważa się za chrześcijanina. Tak? Więc to było trochę odwrócenie, znaczy jakaś forma liberalizmu, tak? Czy nie wiem, właśnie chrześcijaństwa, chrześcijanina, który mówi, jestem chrześcijaninem, ale nie wierzę w Boga, to jest dokładne odwrócenie perspektywy postchrześcijańskiej, czyli kogoś, kto mówi, nie jestem chrześcijaninem, ale de facto jakby zachowuje wszystkie systemy odniesień, systemy znaków, święta, obchodzę, które są chrześcijańskie, tak? Jakbym miał to narysować, nie mam pojęcia, jakby to narysować. Na pewno jest część wspólna. Na pewno jest część wspólna, tylko... Znaczy... Gdzieś tu była kreda jeszcze wczoraj. Ewidentnie jest tak, nie? Ewidentnie jest tak. To jest z całą pewnością. Tylko dla mnie jakby potrafię odpowiedzieć tylko na to, co jest częścią wspólną pomiędzy postchrześcijaństwem i chrześcijaństwem. Częścią wspólną jest jakby właśnie ta sfera symboliczna. To, co on nazywa fasadą. Tak, to, jakie święta obchodzimy, to, że dziecko trzeba ochrzcić, to, że pogrzeb musi być taki, jaki jest, nie? Czyli to by była ta część wspólna, nie? A z drugiej strony właśnie, tylko jakby to narysować? Niech pan powie, co pan ma powiedzieć, a ja pomyślę, co jeszcze jedną rzecz chciałem narysować. Aha, aha. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to chrześcijaństwo będzie mówiło o tym, że trzeba na nie chodzić, trzeba w nie wierzyć i tak dalej. Postchrześcijaństwo w tym obszarze zarezerwowane tylko dla chrześcijaństwa. W obszarze zarezerwowanym tylko dla postchrześcijaństwa będzie na przykład... Tylko to, co jest sprzeczne z chrześcijaństwem. Dokładnie. Jasne. Natomiast część wspólna to może być... Obrzędowość. Na przykład tak. Tak. Dokładnie. Dokładnie. Trzeba przynieść kartkę od proboszcza, nawet jeżeli kolega ci ją podpisze. Coś takiego. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Nie? Pieniądze, bo takie nauki podobno kosztują 150 zł plus opłata.
jakiś, moja siostra opowiadała, dzień skupienia, więc tak naprawdę to jest taki biznes. No jasne. Więc gdzieś tutaj jeszcze musiałbym się zastanowić, jak tutaj trzeba by narysować... Myśl chrześcijańska pewnie powinien oczekiwać konkretnej sumy pieniędzy za jakiś tam sakrament, tak? A jednak cenniki się pojawiają w niektórych parafiach. Mogę pożyczyć trzy grosze? Jedną tylko rzecz dodam, jakby co narysowałem, bo to chciałem wymyślić. Bo to chrześcijaństwo liberalne, czy jakbyśmy to nazwali, nie wiem, właśnie takie chrześcijaństwo, które dla wielu ludzi tak wygląda, nie wiem, no chrześcijaństwo, które jest na przykład promowane jakoś, nie wiem, przez Ewę Kopacz, przez tych liberalnych polityków, to zobaczcie, co oni robią, bo to też jest postchrześcijaństwo, tak? Jak to wy, chrześcijanie, nie chcecie przyjąć uchodźców? Nie? To jest dokładnie to, czyli jakby treść jest ta sama, pewna treść moralna, trzeba być dobrym dla drugich, tam kochaj bliźniego, ale z kolei to, co jest obrzędową, to jest z kolei odrzucone. Okay. Mogę jeszcze trochę z innej perspektywy do tego dołożyć, że ja bym nie widział tego może w tym kontekście wykresu, ale też jakby postchrześcijaństwo jako ci, którzy korzystają z owoców, ewentualnie kwiatów, a gardzą drzewem. Dlatego, że istota jest odrzucona, tak jak to pojęcie osoby, tak jak na przykład zewnętrzne jakieś ceremonie, nazywamy to świętami zimowymi. Mamy Mikołaja Krasnala z Coca-Coli, czy Wielkanoc piszemy na kartkach, ale już są tylko zajączki, więc jakieś owoce czy kwiaty. No właśnie to co jest świetnie nazwane fasadą, nie? Zbyszku, tutaj już zgłaszałeś, proszę bardzo. Jedna sprawa jest taka, że są już pochówki, nie wiem jak to nazwać, nie chrześcijanie. One są od dawna, one były zawsze. Ale pytanie, właściwie to pytanie bardziej historyczne będzie. Czy to, co teraz pan doktor opisywał, ten proces, to nie jest po prostu jakaś taka kolej rzeczy, tak? Bo to już się działo w historii. Mamy Rzym i ta religia, nie wiem, z okresu na przykład wojen punickich, czy później z okresu pierwszego wieku, no tam też się w pewnym momencie zaczęła dać taka, że z religii rzymskiej została fasada. Tak każdy składał ofiary, ale nikt to nie wierzył tak naprawdę. Tylko ja bym powiedział tak, dla mnie o tyle to jest nowe, ewidentnie postchrześcijaństwo jest dzieckiem ponowożytności, czy postmodernizmu, tak? Ewidentnie to jest część jakby całej współczesności. Dlaczego? Dlatego, że to jest pierwszy moment, powiedzmy od XX wieku, w którym my uznajemy, że jesteśmy w stanie żyć bez norm, że normy są nam niepotrzebne. Tak? To jest jakby pierwszy moment, bo wcześniej mogliśmy się spierać i były takie światopoglądy, ale każdy z nich odwoływał się do jakichś norm. One były nieuzgadnialne, ale wszyscy zgadzali się co do tego, że muszą być pewne zasady. Nie? Dopiero od połowy XX wieku, też jakby w kontekście hekatomby II wojny światowej, nie? Auschwitz i tak dalej, uznaliśmy, że same normy są dla nas problemem. I lepiej jest nam być bez norm. Więc to jest pierwsza nowość. A druga różnica jest na przykład taka, to o czym pan powiedział o religii właśnie pogańskiej, jakby to nie nazwać, no religii rzymskiej, tak, oficjalnej religii imperium przed chrześcijaństwem. Tam jakby to było wpisane, znaczy wszyscy wiedzieli, to jest ta różnica na przykład między religiami wschodu a myślą zachodnią. I w tym znaczeniu chrześcijaństwo, a na pewno katolicyzm jest dużo bardziej zachodnie. Na wschodzie wiarę wyraża się przez uczynki. Na zachodzie wiarę wyznaje się poprzez myślenie. Nie? I to jest ta różnica. I o ile było do pomyślenia w starożytności, że ty możesz być niewierzący, byle byś złożył ofiarę tam dla Zeusa, to jakby było w to wpisane. To nie było coś, że ktoś jakby dokonuje transgresji, że on przekracza jakieś normy. Nie? A my dzisiaj wiemy, jakby na zachodzie jest jasne, że bycie katolikiem czy bycie chrześcijaninem to nie jest to, co ty robisz, tylko to jest to, co ty myślisz przede wszystkim. Nie? I nagle się okazuje, że ktoś może powiedzieć, ja mam to naprawdę głęboko gdzieś, ale robię to jakby dlatego, że nie potrafię inaczej albo dlatego, że to mi przynosi jakąś korzyść i tak dalej. Nie? Natomiast no, pewnie są jakieś podobieństwa. Natomiast moim zdaniem największa różnica jest taka, że to jest dopiero my teraz żyjemy w czasach, które mówią, że są w stanie się obejść bez norm, bez pewnych zasad, bez pewnych granic. Nawet nie wiedząc o tym, że brak granic też jest pewną granicą.
nie? Ale przynajmniej werbalnie twierdzą, że nam normy nie są potrzebne. Dawniej był spór o normy, a teraz jest spór o to, czy w ogóle normy są nam potrzebne, nie? To ja tam się zgłaszałem, wyraziłeś swoje, tak. A tam widziałem Stanisław, wyrywałeś się tak bardzo... Nie, trochę tak za bardzo nienormalnie. Nie tak post, ja tak normalnie. Ja podejrzał się, chodzi tysiące po kolędzie. To trzeba przyjąć, bo co ludzie powiedzą. Jestem chrześcijaninem. On zdumiony patrzy na mnie, młody ten ksiądzikarz, tak się zdziwiony. A, mówię, chrześcijanin. Czyli ja powinien powiedzieć katolik. A ja nie chodzę od 15 lat na spowiedzi, ponieważ uważam, że ta forma usznej objawiania się poprzez wyznawanie grzechów w sposób naukowy. Ja uważam, że doszedłem do przekonania, że to jest niewłaściwe, że to jest zła forma. No bo miałem kilka doświadczeń, że wypytywał mnie szczegółowo o seks. Może go interesowało. A widzicie, więc jako filozof, jako człowiek racjonalny, ja mam do Pana tylko dwa pytania. Czy jako chrześcijanin wierzy Pan, że Jezus miał rację? Mówił prawdę? Tak czy nie? No tak. To czy w takim razie wierzy Pan, że Jezus miał rację, mówiąc, komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, komu nie odpuścicie grzechów, są im zatrzymane? Tak czy nie? No tak, ale to... No to nie ma tak czy nie. Tak? To jest kwestia logiki, nie? Więc ja mówię, ja nie mam zamiaru wchodzić jakby w Pana życie, tylko to jest właśnie zachodnie myślenie. Filozofia i chrześcijaństwo w tej wersji katolickiej, przynajmniej do pewnego czasu, one przede wszystkim odwoływały się do rozumu i do logiki. Tak? Jeżeli A, to B. Jeżeli A i B, to C. To jeżeli A, to B i C. Tak? Ale czy, panie doktorze, czy była zawsze... Czy była zawsze ta spowiedź taka różna, czy ona była... Ale oczywiście, że to było różnie, tylko jakby proste jest pytanie, tak? Jeżeli, mówiąc krótko, jeżeli chrześcijanin uznaje za prawdę to, co powiedział Jezus i jeżeli Jezus powiedział, że tylko te grzechy są odpuszczone, które jego apostołowie odpuszczą, to wniosek jest prosty. Ja się bardzo żarliwie zrobiłem to troszkę inaczej, ponieważ moja żona jeszcze wtedy chodziła do spowiedzi. Teraz troszkę też już się spasowali, jest chrześcijanką, naprawdę taką wierną chrześcijanką. I właśnie, na czym... Na czym na, okej, okay, no, ja no. Po prostu klękałem i przed Bogiem po prostu robiłem rachunek sumienia. Autentycznie. Robiłem rachunek sumienia i tak mówię, ten to i się modliłem. Mhm. Okej. Okay. I się modliłem. I szedłem do kogoś. Dobra. A złapała mnie, moja żona mówi, ty nie byłeś u spowiedzi, nie co. Dlatego... Spowiedzi. Mogła pana sama wyspowiadać. Dlatego pytanie jest proste. Jakie ma pan kryterium, żeby ocenić, czy ktoś jest dobrym, czy złym chrześcijaninem? Ja dużo o sobie mówię, no ale... No. Nie, okej. Panie Stanisławie, jakie ma pan kryterium, żeby... Jakiego używa pan kryterium, żeby powiedzieć, to jest dobry chrześcijanin, a to jest zły chrześcijanin? Człowiek. Jaki ma stosunek do człowieka? Aha. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, muszę panu powiedzieć. Chrześcijanin to jest ten, który uznaje Chrystusa za Syna Bożego. Kropka. My mamy problem z tym, dlatego że my mówimy chrześcijanin, a to jest złe słowo. My nie jesteśmy chrześcijanami, my jesteśmy chrystianami, chrystianoi, czyli Chrystusowi. To jest jedyne poprawne kryterium odróżnienia chrześcijanina od niechrześcijanina. Uznaje Jezusa za Boga albo nie uznaje. No. No tak, jest skrót myślowy, nie? W swoim filozofowaniu doszedłem do takiego przekonania. Pan Bóg jest sprawiedliwy i wystarczy, że ja nie będę bytakiem formy, że daję jałmużnę biednym, że po prostu jestem normalnym człowiekiem. I mówię, no naprawdę Bóg nie jest idiotą, przepraszam, że tak mówię, nie jest Bogiem i On widzi. Ja nie muszę... To ostatnie pytanie moje do pana Stanisława. A co to ma wspólnego z chrześcijaństwem? Bo pan mówi, ja doszedłem do... Bóg nie jest idiotą. Czy Stasiu będzie zbawiony? Tak zadam. Trzeba pytać księdza. Nie będę zbawiony. Nie będę w czymś. Dobrze. Nie wiem, bo po prostu nie rozwijam.
czasem zaklęty, to kurde czasem. Nie kurwie się. Jest to chwalebne, oczywiście. Nie mam władzy rozgrzeszyć pana Państwowi, ale cenię szczerość. Co jednego robię, no to już nie wiem. Pamiętam, gdzie pan jest bliżej. Zrobiło się bardzo śmiesznie, ja wiem, super fajnie, ale mamy mało czasu, a teraz mamy już kolejkę ludzi do następnych pytań, także może... Tak, 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 ja już skończyłem, tak. Tam zamiast się z tyłu zgłaszałeś, pożegaj Krzysiek, naprawdę. No. Pytanie Krzysiek, sposób chrześcijanizm jest tak jakby kontynuacja mieszańskiej śmierci Boga? Przygotowując ten wykład, dużo myślałem o panu, panie Damianie. To jest... Zresztą widział, no nie w tym kontekście, tylko w kontekście pana pracy. Zresztą widział pan, że ten pierwszy tekst to jest właśnie Death of God, tak? Czy podobny. Nie? Czy to jest ewidentnie nawiązanie do niczego? I taka druga część tego, czy jakby uświadomienie ludziom tego właśnie w takim mieszańskim klimacie, uświadomienie ludziom to, że po chrześcijanizm już istnieje i właściwie oni w tym tkwią, czy nie są tymi chrześcijanami, czy to już właściwie wyznają jakieś takie nie wiadomo, tak, fasadowe chrześcijaństwo, nie? Czy to doprowadzi do tego, że oni odejdą od chrześcijaństwa? Czy jakby to może doprowadzić do tego? Ja myślę, że tak. Myślę, że to znaczy moje doświadczenie i jakby moje patrzenie na świat jest takie, że to cenimy, co jest dla nas trudne, co jakoś dla nas... Zresztą stąd mamy wartość, tak? Pojęcie wartości to jest, pochodzi od taką samą tezę, od wartościowania. To znaczy coś uważamy za wartościowe. Jeżeli coś jakby znika z horyzontu naszego myślenia i patrzenia, to nie jest wartościowe. Nie? Więc zobaczcie, jeszcze nasi rodzice, czyli pokolenie 68, bo to oni wszyscy przeżyli rewolucję seksualną jako nastolatkowie. Jasne, że to było za żelazną kurtyną, ale o Beatlesach słyszeli, tak? I o Rolling Stones. Więc no, ilu spośród waszych rodziców nie ma ślubu kościelnego? A ilu spośród naszych kolegów, naszych rówieśników nie będzie miało ślubu kościelnego? Myślę, że to będzie przyrost 100%. A nasze dzieci, to już będzie rzadkość moim zdaniem, że będą mieli ślub kościelny. Nie? Ja tego nie oceniam, tylko wydaje mi się, że to jest jakby naturalna kolej. Ale też jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo to jest też ciekawe właśnie w kontekście niczego, którego pan przywołał. Bo my właśnie mówimy, że często się tłumaczy, zresztą chyba nawet o tym dyskutowaliśmy na seminarium, Bóg umarł. Nietzsche nie mówi Bóg umarł. Nietzsche mówi God is tot. Bóg jest martwy. Nie? I to jest właśnie to myślenie. Znaczy, czy Bóg umarł, czy chrześcijaństwo umarło, czy my je zabiliśmy, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, że nie żyje i mamy go gdzieś. Jest taki w ogóle ciekawy film, ja go oglądałem jeszcze na studiach w moim mieszkaniu krakowskim studenckim. Nazywa się film, może ktoś z was o nim słyszał, Madeinusa. Potem się okazuje, że to jest Made in USA o pewnym zwyczaju. Nie wiem, czy on jest prawdziwy, ale słyszałem o nim w różnych kulturach, więc może tak być. Od momentu liturgii wielkopiątkowej, kiedy Bóg umiera, do momentu rezurekcji nie ma grzechu. Bóg nie żyje, więc nie widzi naszych grzechów. I to jest moment jakby totalnego rozpasania. To jest taka mała wioska, małe miasteczko w Ameryce. Jeśli dobrze pamiętam, to w Ameryce Łacińskiej, ale może to też być Hiszpania, ale wydaje mi się, że Ameryka Łacińska. I to jest dokładnie ta perspektywa, tak? No, nie muszę wam podawać nazwiska. Kto powiedział, jeśli Boga nie ma, to wszystko jest dozwolone. To jest dokładnie ta perspektywa. Bardzo dziękuję panie Damianie. Mam nadzieję, że coś się panu też przyda do pracy. Nie mówię, to czas nas goni. Kilka osób jeszcze jest. Monika, jedziemy. Proszę zauważyć, że zawsze przed świętami centra handlowe wręcz kwitną bukami, kwitną rybami. Tak? A zaczyna się to kiedy? Po 1 listopada. Kiedy sprzątną znicze. Proszę zauważyć również, że wiele przedsiębiorstw sporo tworzy bombek, różnych takich artykułów związanych ze świętami. Jasne. Tylko po to, żeby zarobić. Czy uważa pan, że ta konsumpcja i ta chęć zarobienia pieniądza ma wpływ na rozwój właśnie postchrześcijan? Ja bym to odwrócił. Ja bym powiedział raczej odwrotnie. To znaczy to, że są ludzie, którzy chcą to kupować, mimo że to jest dla nich tylko fasada. To przede wszystkim się rozwija. Ja wcale się nie dziwię, że przedsiębiorcy chcą sprzedać towar, bo to jest robota. Jest taka definicja business of the business is business. Tak? Znaczy biznesem biznesmena jest robienie biznesu i to jest norma.
Dziwniejsze jest właśnie to, dla mnie to jest niepojęte, że ludzie, którzy, wiesz, na przykład według statystyk w zmartwychwstanie wierzy 60% Polaków. W życie wieczne wierzy 60% Polaków. Na jaką cholerę ci ludzie wydają kilkaset złotych co roku na znicze? Tak? Jeżeli nie wierzysz, że ten człowiek żyje w jakiś sposób, tak? To już nie ma znaczenia, jaką koncepcję życia po śmierci wyznajesz. Tak? Ja naprawdę znam lepszy sposób na wydanie 200 zł niż kupienie jakichś lampek dla fasady, no nie? I takich przykładów można by podawać znacznie, znacznie więcej. Na wszelki wypadek. No właśnie, właśnie gdyby to jeszcze było, na wszelki wypadek, ja bym to potrafił zrozumieć, nie? Nie, no bo to jest tak, że ja może nie wierzę, ale jeżeli faktycznie coś jest, no to mogę im przysłuchać. Obawiam się, że niewielu ludzi czytało Pascala. Moje doświadczenia właśnie w głównej mierze są literaturoznawcze, chociaż trochę interesuję się też filozofią i chętnie do swoich badań wykorzystuję. I właśnie kiedy pan doktor wspominał tutaj też o tym zazębianiu się postchrześcijaństwa, chrześcijaństwa, to mam wrażenie, że to się też trochę może odnosi do Eliadego, na polskim gruncie, do Anny Grzywy, która zajmowała się mityczną wizją świata i też może trochę do George'a Steinera i do Gutenberga, czyli że właśnie żyjemy w takim świecie opartym na myśleniu mitycznym, na metaforach, które świadczą też o stanie kultury i być może właśnie to zazębianie się chrześcijaństwa, postchrześcijaństwa, chrześcijaństwa liberalnego wynika z tego, że chętnie wykorzystujemy jakieś symbole, bo są właśnie one częścią jakiejś mitologii, która pewnej tworzy... kultury, w której tak, no właśnie. Jasne. I ostatnio zajmowałam się właśnie Blumenbergiem, paradygmatami dla metaforologii i tutaj, kiedy pan wspominał też o tych wszystkich elementach, to od razu przypomniało mi się, kiedy on snuł taki wywód na temat mitu Ameryki w XVII wieku, kiedy właśnie myśliciele chętnie wykorzystywali ten mit do pokazania rzeczywistości, jak odkrycie Ameryki przez Kolumba, przez te wiele, wiele lat funkcjonowało i jak pokazywało rzeczywistość i też to odkrycie Kopernika. On tam mówił o zachwianiu świadomości, samoświadomości istnienia, o zachwianiu samoświadomości człowieka, który stanął wobec nowej rzeczywistości. I być może pamięta pani tytuł tekstu? Paradygmaty dla metaforologii. Poszukam. To jest publikacja wydawnictwa Aletei z tego roku. Z OBC 2017. Tak, mój promotor polecił ją do przeczytania, bo będę się zajmowała Karolem Libeltem, ale w odczytaniu takim literaturoznawczym, a właśnie wykorzystanie tych metafor absolutnych bardzo literaturoznawcom się przydaje do takich badań z takiego nurtu właśnie mesjańskiego, postmesjanistycznego. No i tutaj widzę, że właśnie wiele tych elementów jest wspólnych. Powiem dwie rzeczy jakby w odpowiedzi na... Pierwsza rzecz jest, to może panią zainteresować, dostałem zaproszenie od profesora Regiewicza, który robi seminarium też w kontekście nowych mediów i tak dalej. I tam będę mówił troszkę właśnie w tym kontekście, tak? Nowe media jako coś, co jest pomiędzy postsekularyzmem a postchrześcijaństwem, więc myślę, że jeszcze nie raz będzie okazja to rozwinąć, tą myśl. A druga rzecz jest taka, że moim zdaniem chrześcijaństwo po części samo sobie zawiniło. Samo jest winne postchrześcijaństwu, dlatego że dało się scalić. A w Polsce to już ewidentnie, i to tutaj jest też robota dla historyka i dla politologa. Uważam, że ostatnie, przynajmniej te lata komunizmu, PRL-u w Polsce spowodowały, że chrześcijaństwo stało się w dużej mierze artefaktem kultury. Tak, samo się... też trochę mówi George Steiner w Gramatykach Tworzenia. On tam właśnie robi cały przegląd filozofii i nowożytnej do współczesności, jak to chrześcijaństwo w świecie, w którym pojawiło się tyle wątpliwości po różnych katastrofach funkcjonuje i do czego jest wykorzystane. Dokładnie. To jest, bo zawsze byli pewni, wiecie, jakby chrześcijaństwo wschodnie, tak, prawosławni, grekokatolicy i w ogóle chrześcijaństwo wschodnie dużo bardziej odwołujące się do Platona, no a my oczywiście do Arystotelesa przez Tomasza. To jest ogromna przepaść. To na przykład Unamuno, Miguel de Unamuno o tym też pisze. To jest cały czas ten dylemat, który u nas funkcjonuje. Czy chrześcijaństwo ma kontestować świat, czy chrześcijaństwo ma być w świecie? Tak? To jest rozłam pomiędzy różnymi gałęziami zakonów na przykład. Nie? Benedyktyni, którzy chcą się wycofać ze świata i dominikanie, którzy chcą być w świecie.
wschód, który raczej kontestuje świat i zachód, który raczej chce przemieniać, tak? Sobór Trydencki, który mówi, że Kościół ma być znakiem sprzeciwu i Sobór Watykański II, który mówi, że Kościół ma być w świecie po to, żeby go przemieniać, tak? Że tam drogą człowieka jest, drogą Kościoła jest człowiek i tak dalej, tak? To jest bardzo ciekawy spór, też to, o czym pani mówi, bo to jest tak naprawdę pytanie o kulturę chrześcijańską. Czy może istnieć kultura chrześcijańska? Ostatnia anegdota tylko do tej wypowiedzi, króciutko, bo to też jest ciekawe, to myślę, że dla pana Dawida to będzie ciekawe. W ustawie o radiofonii i telewizji jest zapis o tym, że w Polsce premiowane są, czy promowana mają być wartości chrześcijańskie. To jest jeszcze z lat 90. ustawa. I jeśli dobrze pamiętam, SLD albo prezydent Kwaśniewski zawetował, znaczy do Trybunału Konstytucyjnego wniósł zastrzeżenie wobec tego zapisu i werdykt Trybunału jest świetny. Wartości chrześcijańskich nie należy utożsamiać z chrześcijaństwem, tylko z ogólnie przyjętymi wartościami europejskimi. To jest oficjalny werdykt, więc to jest dokładnie odpowiedź na to, tak? Czy kultura chrześcijańska jest bardziej chrześcijańska, czy jest bardziej po prostu kulturą? To jest właśnie chyba też to, że żyjemy w takim paradygmacie jeszcze mesjańskim, że jednak, jak Steiner zauważa, Europa jest zbudowana na podwalinach właśnie mesjanizmu i ciągle ten mesjanizm, mimo że może jakoś się o nim zapomina, tak, wyłazi. Ciągle funkcjonuje. Jasne. Przyciśniemy trochę tempa, Krzysztof, jedziesz. No to tak kilka rzeczy, ale będę musiał się streszczać, żeby właśnie to zrobić. Panie doktorze, kilka kwestii jest po prostu, które chciałem zadać, a pytania są być może dwa. Będę jechał bardzo szybko. Z tego, co mi wiadomo, tak pan mówił o tej otchłani dla niemowląt, która dla nieochrzczonych niemowląt, do której ewentualnie ich dusze trafiają. Ja nie jestem specjalnie religijny, ale o ile nie pamięć nie myli, to jeszcze parę lat temu, za czasów Benedykta XVI... Odrzucono. Tak, to wspomniałem o tym, tak. Znaczy, tam dokładnie, jeszcze dobrze pamiętam, on powiedział, że to była hipoteza teologów, która nigdy nie znalazła aprobaty kościelnej. Tak, tak. To chyba 2009 albo 2010 to było chyba. Pamiętasz, Michale? Ona została mocno też, znaczy ona została skrytykowana w takim dokumencie Nadzieja dla ludzi, bez chrztu, przez komisję teologiczną. To była hipoteza. Tak, bo jakby ogólnie stwierdzę, że to nigdy nie należało do magisterium, to była tylko hipoteza teologiczna. Tak jest. Mówił pan doktor o aborcji. Ja rozumiem, że to było w kontekście granic między byciem człowiekiem a niebyciem człowiekiem. I pan podał takie dosyć obrazowe bardzo granice między tym, czy możemy uznać, człowiekiem jest już płód właściwie, dwie godziny przed urodzeniem, a po urodzeniu jest już człowiek. Oczywiście ja rozumiem, że to było takie bardzo obrazowe. No, przede wszystkim skrótowe. Nie dokonuje się na bardzo późnym, już nie mówiąc o tym, że dwie godziny. Nie ma pan racji. Aborcji dokonuje się w Stanach Zjednoczonych w momencie urodzenia. Tak jest. Nie słyszałem o postnatalnych aborcjach. Z tego, co się orientuje, to w większości krajów granicą, zresztą wynikających z jakichś tam przesłanek medycznych, których ja nie jestem do końca. Dlaczego aborcja jest dopuszczana do 12 najpóźniej tego dnia? W większości krajów europejskich i w większości stanów aborcja jest dopuszczalna do końca ciąży. Natomiast ten 12 tydzień to jest zazwyczaj granica do aborcji z przesłanek społecznych. W Polsce, panie Krzysztofie, aborcja jest dopuszczalna do 22 tygodnia. Przypadku chyba jakiegoś zagrożenia. Tak, no do momentu zdolności przeżycia. W Polsce jest 22, 24 tydzień ciąży. To jedno pytanie zadam, miałem tutaj trochę więcej rzeczy, ale jedno pytanie odnośnie tego, co pan mówił o tym, że w świecie postchrześcijańskim nie mamy żadnych punktów odniesienia, ponieważ to chrześcijaństwo nam dawało, my próbujemy od tego uciec. Podawał pan przykład laickiej Francji, natomiast ja mam wrażenie, że we Francji z tego co się dzieje, powstało coś,
na kształt, który można nazwać kodeksu obywatelskiego, religii obywatelskiej. Mhm. Nie mówię tutaj o czasach rewolucji francuskiej, gdzie powstała faktycznie tak zwana religia obywatelska, ale teraz obecnie w ostatnich latach powstał taki kodeks, który miał jednoczyć obywateli francuskich pochodzenia i wyznania różnego katolickiego, chrześcijańskiego, muzułmańskiego, powstał jakiś powiedzmy dekalog zasad, które Republika Francuska wymaga, żeby jej obywatele przestrzegali. To jest wprowadzane przez rząd francuski z nie najgorszym skutkiem, bo z tego co słyszałem, to dosyć dobrze, jeśli chodzi o identyfikację się z państwem francuskim, osób pochodzenia arabskiego, czy też tego francuskiego, jest na tle europejskim. Jest na to na dosyć wysokim poziomie. Nie myśli pan, że taki właśnie, taka właśnie religia obywatelska, którą zapoczątkowała Francja, ewentualnie mogłyby może pójść tą drogą inne kraje, jeżeli już nie chcemy się do tego chrześcijaństwa odnosić, że to może stanowić jakąś Ja mam krótką odpowiedź. Znaczy, pierwsza rzecz, jeżeli pan zrozumiał, że ja mówię, że w postchrześcijaństwie ludzie jako ludzie nie mają norm, to nie to miałem na myśli. W postchrześcijaństwie chrześcijanie nie mają norm. Tak? To nie odnosi do wszystkich, tylko do tych, którzy czują się związani z tą tradycją. To jest tylko jedna uwaga, bo może nie byłem precyzyjny. Ale odpowiedź jest taka. Też dwojaka. Po pierwsze, jeżeli pan mówi, że ten kodeks, ten dekalog zostaje przyjęty na mocy umowy, to nie jest żaden dekalog, ani żaden kodeks. To jest właśnie brak norm. Norma to jest to, co ja odczytuję, a nie to, co ja ustanawiam. Dokładnie, bo my się możemy umówić na wiele różnych rzeczy, ale trwałość tego to jest trwałość oparta i moc tego to jest moc oparta na naszej zgodzie. Tak? To nie jest... druga część odpowiedzi na to pytanie. Do tej pory my nie wiemy do końca, jakie jest źródło słowa religia. Ja uważam, są przynajmniej trzy konkurujące koncepcje, ale moim zdaniem najlepsza z nich to jest religare, relegere przede wszystkim. Ja uważam, że relegere. Relegere po łacinie znaczy odczytywać. Ta religia obywatelska, o której pan mówi, to nie jest żadne odczytanie, to jest napisanie. Tak? Jest powrót do czegoś, bo takie też... Są różne. Religare znaczy na nowo wiązać. Więc tak jak mówię, nie znamy punktu odniesienia, ale chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że religia, która jest tworem człowieka, nie jest naprawdę religią. Możemy ją nazwać sobie religią. Chyba się zgodzimy z tym, że każda religia jest tworem. Okej, jasne, że tak, ale nawet jeżeli tak, to zobaczy pan, że my jako krytycy możemy tak mówić, ale żaden wyznawca nie powie, że religię stworzył sobie sam, oprócz pastafarian. Dlatego pastafarianie nie zostali w Polsce zarejestrowani, bo religioznawcy, świeccy religioznawcy uznają, że to jest parodia religii, a nie religia. Bo religia musi się odnosić do czegoś, co jest przed. Też religioznawcy oraz księża, dobrze wykształceni, są w stanie powiedzieć, że kanony wiary były ustalane, te pierwsze, zwłaszcza na pierwszych soborach. Dlatego nie mówimy o kanonach wiary. Mówimy o tym, czy może istnieć religia bez bóstwa. Bo o tym pan mówi. Religia obywatelstwa to jest religia bez bóstwa. Bez kogoś, kto jest ponad nami. Bez kogoś, kto jest obiektywny. Takim, ale tutaj znowu pojawia się kwestia, czy to jest religia, czy nie jest. No moim zdaniem, dokładnie. No to tutaj z Michałem, moim zdaniem religia, buddyzm nie jest religią, jest systemem bardziej filozoficznym, ale to nie jestem specjalistą. Więc moja odpowiedź jest taka, oczywiście, że w dobie postchrześcijaństwa taka religia obywatelska świetnie zajmie to miejsce. W poziomie społecznym. Ale moim zdaniem to nie będzie religia. To będzie coś, co jest na zasadzie umowy. I jak długo ta religia będzie obowiązywała? Dopóki ktoś nie kopnie w stolik, mówiąc krótko. Właśnie panowie, że się wtrącę. Tak, ja już tylko. Mam tutaj jeszcze w tym momencie dwóch, znaczy Michał się bardzo też wyrywał, wybacz Adam. Ale bardzo dziękuję panie Krzysztofie za pytanie, bo... Ja generalnie Sebastian pewnie mógłbym dużo powiedzieć, bo to jest temat, w którym ja też siedzę i mógłbym się tu sporo nazwisk podorzucać jakieś i to chętnie zrobię, ale to jakoś już nie. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które zostały podniesione, lecz mam ochotę straszliwą się odnieść do którymś mądru. Ja się zacząłem zastanawiać nad taką rzeczą, czy postchrześcijaństwo, to nie jest moja jakaś odkrywcza teza, tylko są autorzy, którzy takie tezy stawiają, czy postchrześcijaństwo nie jest szansą, czy to, co nazywasz, ten proces, który nazywasz postchrześcijaństwem, nie jest szansą na wyzyskanie chrześcijaństwa z tego, czym ono w międzyczasie obrosło? Absolutnie tak, absolutnie tak. Coraz częściej zaczyna się mówić o powrocie do doświadczenia.
doświadczenia chrześcijańskiego, do kerygmatu, do tego, co jest fundamentalne. Zresztą to jest to, co Benedykt w której tam encyklice albo w Jezus Nazaret napisał, że chrześcijaństwo to nie jest cały ten, cała reszta. No tak, tak. I jakby, jakby jego stanowisko jeszcze chyba sprzed wyboru jako Ratzingera było takie, że przyszłość chrześcijaństwa to jest mała wspólnota, ale prawdziwie wierzących ludzi, a nie właśnie postchrześcijan, masowości kościoła, w którym tak naprawdę wierzących jest w Polsce 30%, tak? Tak się liczy, nie? Ja pójdę, bo jasne. To też miałem powiedzieć. Takie fundamentalne pytanie, czy chrześcijaństwo jest religią. I nie chcę tu wchodzić w rozważanie. Tak, jasne, metę, natomiast prawda jest taka, że taki konstrukt myślowy jak religia, to jest konstrukt, idąc za Halikiem, chyba, nie wiem, 17 czy 18 wiecznych teologów z Oksfordu. Znaczy, krótko mówiąc, żadna religia nie nazywa się religią. Oczywiście. Z wielkich religii światowych. Religia to jest pewien konstrukt rzymski. Dlatego między innymi chrześcijaństwo bardzo długo uciekało od tego, żeby siebie nazywać, tak. Siebie nazywać religią. Drogą, wspólnotą, tak, kościołem, drogą, a nie tak. Wiarą, tak. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie religią. Oczywiście. Jeden z ciekawszych moim zdaniem, także w nurcie postsekularnym, powrotów do tego typu tendencji, pojawił się na przełomie wieku XIX-XX w protestantyzmie. Dwa duże nazwiska, Karl Barth i Dietrich Bonhoeffer. Rozróżnienie na wiarę i na religię, tak? No tak, tak, jest. Jesteś człowiekiem religijnym, czy jesteś człowiekiem wierzącym? To są dwie zupełnie... A Amerykanie do tego dodali jeszcze spiritual, duchowym. A to jest w ogóle no, więc to mamy, rozbija nam się rzeczywiście to, co dawniej było monolitem, jasne. Dotknę jeszcze jednej ciekawej rzeczy. Powołam się tu na... W kontekście tego, od czego zacząłeś, czy jest możliwe stworzenie etyki chrześcijańskiej. Ja częściowo się zgadzam ze stanowiskiem Grzegorza Strzelczyka. To jest ksiądz, który twierdzi, że nie da się Ewangelii przełożyć na system etyczny z prostego względu. Jak przełożyć na system etyczny, zwarty system etyczny, wezwanie do kochania innych i Boga, tak jak kochał Jezus? Jak przełożyć wezwanie na system etyczny, wezwanie do kochania bliźniego tak, żeby oddać za niego życie? To jest nierealne, tego się nie da zrobić. Dlatego, że miłości się nie da w system zamknąć. Oczywiście. Da radę zamknąć dekalog, da radę zamknąć przykazania. Problem polega na tym, że... Mogę dwa słowa w tym. Dlatego ja zupełnie inaczej definiuję etykę chrześcijańską niż to, co by Strzelczyk zrobił, bo jednym z kryteriów dla mnie jest niesprzeczność. Czyli to, co jest niesprzeczne, to jest jeden z pięciu czy sześciu elementów. Niesprzeczność jest dużo słabsza niż tożsamość, nie? Tylko tyle. Mało tego, to jest dosyć ciekawe, że jak się spróbuje zestawić na przykład to, czym chrześcijaństwo obrosło w historii, no nie wiem, porównać chociażby najnowszy katechizm Kościoła katolickiego, który wylazł, tak, 700 tam stron, żeby tylko numerów, na przykład chociażby z pierwszym katechizmem, jakim jest Didache z pierwszego wieku, to po prostu proste zalety. Jak konstytucja z 97 i konstytucja amerykańska, no to jest taka mało, przepaść. Mało tego, to jest dosyć ciekawe, że na przykład właściwie cała etyka chrześcijańska nowotestamentalna skupia się w jednej prostej rzeczy. W życiu wedle Ducha Świętego. To jest święty Paweł, to jest dokładnie to. A to, że to ostatecznie tylko ja nie powiem, że to jest etyka. To jest moralność chrześcijańska. Okay, dlatego ja powiedziałem, że... Dobra, to pomieszam pojęcie. Dlatego powiedziałem, że ostatecznie tego się nie da na system przełożyć. Jasne. Tego się nie da przełożyć. Filozoficzny system, bo tak, teologiczny tak, prędzej. Nie na tak jest. Jasne, że tak. Jasne, że tak. Ląduj powoli. Ląduję. Teraz drugą rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. To jest bardzo ciekawy spór współcześnie. Tu takie nazwiska wspomniałeś, między innymi Taylor, ja bym dołożył Halika właśnie, Taylor'ego, Comte'a z Bonneville'a, całą francuską taką tradycję. A mianowicie pytanie o to, czy da radę stworzyć adekwatną antropologię z adekwatnymi punktami odniesienia bez idei transcendencji, ale transcendencji pisanej przez duże T. Dlatego, że pojawia się współcześnie formuła transcendencji w immanencji, transcendencji pisaną mały T. Znaczy my siebie przekraczamy, dążymy do czegoś i tak dalej. Znaczy to jest między innymi takie pytanie o to, czy da radę pomyśleć człowieka, jego życie i to w bardzo konkretnych, praktycznych wymiarach bez odniesienia do idei Boga rozumianego jako punkt ostateczny. Moja odpowiedź jest prosta, tak. Jakby tutaj był, nie słyszałem w całości, ale na ile znam Laveya, to jest dokładnie, moim zdaniem satanizm jest dokładnie taką antropologią. Zgadzam się, tylko zauważ, że z kolei chrześcijaństwo współcześnie, ja już się odnoszę do współczesnego
tego chrześcijaństwa, proponuje następującą formułę, która z filozoficznego punktu jest pieruzko podejrzana. To jest formuła, która idzie po linii soboru, którą chyba najdobitniej wyraził Wojtyła już jako papież. Człowiek nie może siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. To znaczy chrześcijaństwo to mówi w ten sposób. Chrześcijaństwo jak najbardziej, jasne. Chrześcijaństwo mówi tak. Nie przyjmujesz Chrystusa takiego, jakim głosi chrześcijaństwo. Twoje człowieczeństwo jest dla ciebie niezrozumiałe. Sens twojego istnienia jest dla ciebie niezrozumiałe. Mało tego, jakakolwiek moralność, etyka są niezrozumiałe. To jest teza pieruńsko radykalna i dla myślenia oczywiście. Ona jest generalnie w ogóle nie do przyjęcia. Ona jest w ogóle nie do przyjęcia. I teraz ja powiem ostatnią zupełnie rzecz. To jest to, o czym... Ale nie w życiu. Nie. To jest to, o czym często Adam wspominał. Ostatnia a to będzie trochę niestety kontra temu, co ty, Staszek, powiedziałeś. To jest taka idea, którą Lewis kiedyś przedstawił, C.S. Lewis. On powiedział coś takiego, że przy całym szacunku nawet do Kołakowskiego i tego eseju o Jezusie ośmieszonym i tak dalej, to jest pewna forma ułagodzenia chrześcijaństwa. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijaństwo w punkcie wyjścia jest jedną fundamentalną prowokacją. No i to jest właśnie to, o czym mówiłem, już nie pamiętam komu odpowiadając. Pani Dawidzie, jak się nazywa? Martynie. Pani Martynie odpowiadając, tak? Że to jest cały czas ten spór, czy Kościół może się pożenić ze światem, czy dokładnie. Zresztą to napisał Lewis, tak? The Great Divorce, no nie? Tak, dlatego dokończę ten wątek Lewisa, tak. I już się zamykał. To znaczy, chrześcijaństwo jest tak skonstruowane, czy nawet nie tyle skonstruowane, ile jakby w swojej istocie jest takie, że wobec niego da radę zająć tylko i wyłącznie postawę pozytywną albo negatywną. Dlaczego? Bo Lewis mówi tak. Obyś był zimny albo gorący, nie zajmujcie. Uważać Jezusa za dobrego człowieka. Tak. Dlaczego? Mad, better God. Czytając Ewangelię, to jest. Wyraźnie widać, że nawet nie tyle, że on siebie tak uważał, tylko zostaje skazany za jedną prostą rzecz. Że stawia siebie na równi z Bogiem. I teraz Lewis mówi tak. Jak można być dobrym człowiekiem, jeśli by się okazało, że to jest bzdura? To znaczy, on jest wielkim kłamcą. Może być dobrym człowiekiem, jeśli wielokrotnie wszystkim okłamuje, chyba że jest jedna taka możliwość. Szaleńcem. Tak. Słynny trylemat Lewisa, mad, bad or God. Nie ma trzeciej, czwartej możliwości. Nie ma innego stanu. Ja się zgadzam z tym. Chrześcijaństwo jest taką prowokacją, którego nie da się ułagodzić na zasadzie, no dobra, wywalmy te wszystkie elementy boskości, tak? Nie? Co próbowałem. Tomasz Polak i Jezus. Tak. Liberalna teologia protestancka, Hanak i tak dalej. Znaczy, Jezus dobry człowiek, ale bez tych wątków, bo tego się nie da zrobić, bo wtedy nie mamy do czynienia z chrześcijaństwem. Mamy z pewną. Jakby konstrukcją kulturową. 100% zgody. Dziękujemy, Michał, za wyczerpujące. Nie wyczerpujące, bo to ja mam kupę rzeczy do tego. Niektórzy naprawdę nie. Wyważa tam. Ale kolega też ma. A ja wcześniej się zgłaszałem. Nie. No to się naprawdę. Kolega, wcześniej się zgłosił niż ty. Proszę bardzo. Nawiązując do tego, że chrześcijanizm jest to, że wszystkie religie są ustawiane na tej samej pozycji, na równi. Czy czasem nie jest tak, że ludzie zamiast jakby dokonywać wyborów na podstawie, która religia jest bardziej jakby prawdziwa, zaczynają postrzegać to, która bardziej im pasuje? To na pewno tak, bo to jest zresztą, to też nie było na to czasu, ale bardzo się często mówi właśnie w filozofii religii współczesnej, o tak zwanym, różne są nazwy, ale najczęściej jest takie, że to jest religia z supermarketu. Tak jak w supermarkecie idziemy przez sklep, rzucamy to, tamtego nie bierzemy, bo nam się nie podoba. To jest rzeczywiście też filozofia religii zauważane, tak? Że my dzisiaj nie mamy takiego podejścia i większość z nas nawet tak nie myśli, że przyjmujemy albo całość, albo wcale. Nie? Tylko bierzemy to, co nam pasuje. Ślub po białej sukience tak, ale już przysięga do końca życia już niekoniecznie, nie? Jakby wybieramy sobie tę mentalność, w której my wzrastamy. To ewidentnie jest też należy do postchrześcijaństwa i to dokładnie do tego, co pan zauważył, do tej czwartej cechy, piątej cechy sekularyzacji. Tak, do tej sekularyzacji, która nie polega na tym, że ludzie nie chodzą do kościoła, tylko że ludzie mówią, no jaki masz dowód, że chrześcijaństwo jest tym właściwym? Mamy tyle możliwości. Bo zobaczcie nawet, jak ludzie myślą, bo to bardziej chodzi o perspektywę kultury niż ontologiczną, tak, czy ontyczną. Coraz więcej ludzi myśli, jak dziecko dorośnie, to sobie wybierze.
to już jest zanegowanie chrześcijaństwa, bo jeżeli jesteś chrześcijaninem, to wiesz, że dla twojego dziecka nie ma nic lepszego, ani nie ma nic gorszego niż to, kiedy umrze bez chrztu, tak? Jeżeli ty myślisz sobie tak, że ja sam tak myślę, że zresztą tutaj to jest bardziej złożona kwestia, bo to teologicznie też można by rozebrać, ale w momencie, kiedy człowiek myśli sobie, że tak naprawdę to dziecko sobie wybierze, że ja nie muszę go wprowadzić w chrześcijaństwo, że to jest jedyna droga, no to jakby on sam już się wycofuje poza chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo ze swojej natury rości sobie pretensje do jedyności, wyłączności, nie ma innej drogi. Nie? W momencie, kiedy ty mówisz, że w sumie to nie musi być chrześcijaninem, byle był dobrym człowiekiem, nie? To ty już nie jesteś chrześcijaninem. Ja bardzo dobrze, że to ostatnie zdanie pan doktor powiedział, bo do tego nawiążę w swoich krótkich bardzo pytaniach. Czy pan doktor się zgodzi, tak jest pytanie, na takie rzeczy? Pan Adam mnie zawsze wpuszcza na minę i potem powiem i... Nie, ale to... A jest nagrane. Odwołają się trochę też do tego głosu, co tu padło, bo było padło właśnie o tym byciu dobrym człowiekiem, nawet się mówi, że jest ideologia dobroludzizmu i pytanie, czy właśnie to jest zagrożenie w ten sposób, że kiedy ja myślę o sobie, że jestem dobrym człowiekiem, to jest przeciwne wierze, bo wiara polega na tym, że ja uznaję, że jestem złym człowiekiem i że Chrystus jest dobry i wie... No, to w chrześcijaństwie jest jasne. To jest pytanie numer jeden. I czy to nie jest niebezpieczne wręcz? Druga rzecz, padło tutaj zdanie o etyce, że nie da się zbudować etyki chrześcijańskiej, ale to wydaje mi się, że wynika stąd, że etyka jest wtórna do etosu wynikającego jasne, z opowieści, oczywiście. Dlatego, że istotą chrześcijaństwa jest pewien wzorzec, etos osobowy, tak jest. A etosu osobowego nie da się zamknąć w zestaw reguł, reguły są wtórne. Jasne, że tak. To tutaj tu od razu odpowiadam, jasne. Trzecia rzecz, ale mimo to potrzebny jest rytuał, potrzebna jest religia, dlatego i to psycholodzy powtarzają teraz. Cały czas się odwołuję do tego Petersona, bo jestem z nim na bieżąco, bo... Jestem z nim na you. No może. I kwestia jest taka, że on o tym mówi, że rytuał nawet w takim ogólnym sensie, że wstawaj, o której chcesz rano, ale wybierz sobie jakąś... To jest postsekularyzm. Powraża się w chaosie, więc religii nie da się odłączyć w ten sposób od jakiejś duchowości, wiary, dlatego że wtedy zostaje chaos. Czyli odpowiedź w... No tak, to jest myśl postsekularna. No, czy... I ostatnie pytanie. Ja nie mam tutaj swojego zdania, nie potrafię powiedzieć, czy to jest prawda, czy nieprawda, ale myśliciele postsekularystyczni mnie przekonują. To znaczy rzeczywiście, rzeczywistość, którą widzę, rzeczywiście jest taka, że człowiek, jeżeli człowiek nie ma religii tradycyjnej, to on sobie stworzy swoją własną, tak jak pan Stanisław, tak? Że ja do czegoś dochodzę, nie? I ostatnie pytanie. W kontekście właśnie tej spowiedzi, bo to jest taka moja trochę hipoteza, ale wydaje mi się, że gdzieś już u kogoś o tym czytałem i że jest jakaś prawda, że prawdę człowiek musi wypowiedzieć. I teraz kwestia spowiedzi usznej, można się zgadzać, nie zgadzać, argument pana doktora jest taki jak mój w tym kontekście, czyli logika, ale z drugiej strony też jest inna jeszcze rzecz, że albo czy ta spowiedź prywatna na ucho, że ona jest pewnym dobrodziejstwem w tym kontekście, że my mamy potrzebę się wypowiedzieć także te złe rzeczy o sobie, pełną prawdę. I teraz, jeżeli ktoś nie robi tego w sposób prywatny, może to być przyjaciel, ksiądz i tak dalej, nawet wychodząc z płaszczyzny czysto teologicznej, ale jeżeli tego nie robi, to zazwyczaj kończy spowiedzią publiczną, na przykład taką jak właśnie powiedzenie publicznie o tym, co niedobrego się robi, czy w kontekście na przykład muzyki, twórczości jakiejś, która może też w jakiś sposób mieć negatywny wpływ na innych. Czyli wyrażam zły aspekt siebie, bo chcę to wyrzucić w rodzaju sublimacji, ale to stanowi zagrożenie. No, to na ostatnie pytanie nie potrafię odpowiedzieć, nie mam pojęcia. To jest pytanie bardziej do psychologa, ale dużo, wydaje mi się, że dosyć sensowne jest to, co pan mówi. Dziękuję. No. Ale gdyby pan powtórzył jeszcze pierwsze pytanie, sekunda, dosłownie, bo tam chciałem coś powiedzieć. Chodziło mi o ten dobroludzizm, czy jest to... Aha, tak. To jest związane z postsekularyzmem jako zjawisko, ale czy to nie jest niebezpieczne w ten sposób, kiedy myślę, że jestem dobrym człowiekiem, to nie uważam... Tak, jasne. Nie odpowiem na aspekt teologiczny, bo nie zostałem tu zaproszony jako teolog, ani żeby was moralizować, tylko to jest też pytanie jakby dokładnie do tego tematu. Kto jest jakby wzorem w chrześcijaństwie? Wzorem w chrześcijaństwie nie jest dobry człowiek, tylko jest święty człowiek. Świętość to jest coś zupełnie innego niż dobro. Nie? I to tutaj jakby cała ta myśl filozofii religii, tak? Ona jest bardzo, bardzo istotna, że sacrum, tak? Sanctum, to rozróżnienie. W każdym razie chodzi o to,
że to jest ten właśnie, no cały czas to przenikanie się. Z jednej strony mamy świeckich świętych. To jest też bardzo ciekawe, że społeczeństwo postchrześcijańskie, ono szuka sobie świętych. Kto jest w Polsce świętym człowiekiem? Jurek Owsiak na przykład, tak? Pewnie Władysław Bartoszewski. No w sensie są tacy świeccy święci, którzy są stawiani jako wzór, w sensie to jest człowiek, który na pewno poszedł do nieba, bo był dobrym człowiekiem, nie? Co z tego, że nie wierzył? Pan Jezus na pewno go przyjął, bo był dobrym człowiekiem. Więc to jest w jedną stronę, ale też jest w drugą stronę. Znaczy, a z drugiej strony postchrześcijanie rezygnują ze wzorów świętych. Znaczy, podstawowe pojęcie, które my dzisiaj mówimy. Nikt nie jest święty. Nie? Bzdura. Znaczy, dla chrześcijanina są święci, nie? Więc to jest pojęcie świętości, moim zdaniem to jest też doskonały przykład jakby w kontekście postchrześcijaństwa. Czy pojęcie, które z jednej strony straciło sens, używamy je w innym sensie, a z drugiej strony odżegnujemy się, że nie, co ty taki świętoszkowaty jesteś, nie? Nie mówiąc o słowie, to się wytnie, świętoszkowaty, tak? No to jest dokładnie jakby wypaczenie. To tak, żeby pan Stanisław się nie czuł jedynym przeklinającym. Dziękuję, panie doktorze. To ja dziękuję. Zapraszam do kuluarów.